11 tygodni rozłąki i koniec. Wraca nasza ukochana, ulubiona PKO BP Ekstraklasa. Osobiście nie mogę się doczekać, jestem przeszczęśliwy i myślę, że Państwo również, skoro zdecydowaliście się włączyć tę transmisję, również u Państwa jest ten głód naszej polskiej ligi i dzisiaj inaugurujemy sobie tę rundę wiosenną sezonu 2022-2023 meczem Miedź Legnica Radomiak Radom, a na to spotkanie niezwykle gorąco i serdecznie zaprasza Państwa Maciej Piętak. Kłaniam się nisko i też mamy taki lekko przekorny los, ponieważ zaczynamy rundę wiosenną, a w Legnicy pada śnieg. Co prawda tu nie są jakieś obfite opady, ale taka ciekawostka, że właśnie mamy tego białego puchu troszkę na stadionie imienia Orła Białego na Dolnym Śląsku. 0 stopni Celsjusza, ale to jest tylko temperatura, która jest właśnie w Legnicy. Natomiast myślę, że na samym obiekcie ta temperatura będzie goręca, bo w końcu obie drużyny chcą lepiej punktować niż w rundzie jesiennej. Miedź Legnica chce się utrzymać po raz pierwszy w swojej historii w Ekstraklasie. Aktualnie traci do 15 Zagłębia i 14 Lechii 5 punktów. Jak sami Państwo widzicie, Miedź ma teraz 13 oczek, ponieważ doliczyłem im punkcik, ten wirtualny punkcik za spotkanie z Radomiakiem. Radomiakiem, który jest 10, który teoretycznie ma bliżej do strefy europejskich pucharów, aniżeli strefy spadkowej. Natomiast wielu ekspertów sądzi, że ta runda jesienna będzie bardzo ciężka dla Radomian, że Radomiak może zakręcić się w okolicach strefy spadkowej. No i jak patrzymy na te wyniki meczów sparingowych Radomiaka, to troszkę prawdy w tych głosach ekspertów mimo wszystko jest. Zanim jednak rozpoczniemy to spotkanie, bo też piłkarze cały czas są w tunelu, to kilka ogłoszeń parafialnych. Na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania i łapkowania tej relacji, żeby po pierwsze nie przegapić kolejnych na naszym kanale, a po drugie, żeby ta relacja doszła do jak największej liczby osób, a po drugie też warto wspomnieć o tym, że mamy lekką zmianę względem tych transmisji ekstraklasowych z rundy jesiennej, mianowicie możecie Państwo wysyłać donaty. Tak jest, jest taka opcja, drugi link w opisie, można wysłać donata, kilka złotych na wsparcie naszego kanału. Nie trzeba, można, to już od Państwa zależy, czy chcecie to zrobić, czy też nie. Widzę, że udzielacie się na czacie. No pisze, dzisiaj cały dzień czekałem na ten mecz, oby było dobre widowisko. Szkoda, że w wyjściowej 11 Miedzi nie ma Olafa Kobackiego ani Michaela Koski. Faktycznie, tych dwóch panów nie ma. Łącznie w zespole Miedzi mamy trzech Polaków w wyjściowym składzie. W Radomiaku też trójka Polaków, zatem oba zespoły stawiają głównie na zagranicznych zawodników, ale to nas specjalnie nie dziwi, bo przez całą rundę jesienną do tego przywykliśmy, że jednak mimo wszystko było więcej tych flag zagranicznych, aniżeli flag biało-czerwonych. Radomiak dzisiaj na biało-zielono, Miedź na niebiesko, sędziowie dzisiaj na czarno. Już wszyscy wychodzą na boisko, zatem to jest idealny moment do tego, by przedstawić Państwu składy. Zacznijmy od zestawienia drużyny Miedzi, przepraszam, Radomiaka, Radom oczywiście. W bramce numer 1 Gabriel Kobylak, obrona od prawej strony 14 Damian Jakubik, 29 Rafael Rossi, 92 Mike Castor, 33 Dawid Abramowicz. Przed nimi 7 Lisandro Semedo, 88 Francisco Ramos, 77 Christos Donis, 10 Roberto Alves, 20 to Luis Machado i w ataku 17 Leonardo Rocha. Formacja 4-5-1, przynajmniej na papierze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na boisku. I 5 zmian względem ostatniego meczu ligowego z Pogonią Szczecin. Porażka u siebie 2-1. O tym spotkaniu także warto chwilę porozmawiać, ale nieco później. Przytoczmy najpierw te 5 zmian względem meczu z Portowcami. Nie ma Justiniano, nie ma Kichockiego, nie ma Grzybka, nie ma Nowakowskiego i nie ma Maurideza. W ich miejsce pojawiają się nowi zawodnicy, czyli Sestor, czyli Donis, Ramos, a także Rocha, natomiast również wraca do wyjściowej jedenastki po absencji za nadmiar żółtych kartek Dawid Abramowicz. Tak wygląda skład Radomiaka Radom. A teraz czas przedstawić wyjściową jedenastkę Miedzi Legnica. Tutaj w bramce numer 31 Mateusz Abramowicz, 5 to Lewent Gylen, 27 Andrzej Niewulis, 23 Juriś Karolina, 21 Janis Maturas, dalej 10 Maxim Dominguez, 8 Czukak, 3 Hubert Matynia i w ataku
11 Koldo Obieta, 9 Luciano Narsing i 7 Angelo Enriquez. Trzy zmiany względem meczu ligowego z Górnikiem Zabrze, wygrana aż 3-0, zatem tutaj zbyt wielu roszad nie ma. Jest Andrzej Niewulis, czyli nowy nabytek Miedzi Legnica, który zmienia Szymona Matuszka. Jest także Matsuras, który zmienia Kostkę. No i nie ma nawet, w jego miejsce melduje się Szwajcar Maxim Dominguez. Tak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o zespół Legnickiej Miedzi. No to jeszcze dla formalności przedstawmy arbitrów głównych tego spotkania. Sędzią dzisiaj jest pan Sebastian Krasny z Krakowa. Na liniach pomagać mu będą Marek Ares oraz Marcin Ciepły. Sędzią technicznym jest dzisiaj pan Karol Ares, natomiast za VAR odpowiadają Damian Kos oraz Paweł Sokolnicki. Oczywiście sędziom życzymy jak najmniejszego nakładu pracy oraz żeby mieli jak najmniejszą liczbę kontrowersji do rozstrzygania. Natomiast wracając jeszcze do arbitra głównego Sebastiana Krasnego, 42 lata na karku, pochodzący z Krakowa sędzia, który w tym sezonie już sześciokrotnie sędziował mecze ekstraklasy, pokazał w nich 14 żółtych kartek, dwa razy kartkę koloru czerwonego i podyktował dwie jedenastki. No i to jest też sędzia, z którym i Miedź, i Radomiak nie mają pozytywnych wspomnień. Miedź Legnica dwa razy grała, kiedy Sebastian Krasny był sędzią spotkania, no i dwa razy Miedź przegrała. 2-1 z Piastem, 1-0 z Widzewem. Radomiak także wesołych wspomnień z Sebastianem Krasnym nie ma. Porażka 3-2 z Wartą Poznań, kiedy ten krakowski arbiter był rozjemcą tego spotkania. Dobrze, skoro formalności mamy za sobą, skoro już poznaliśmy składy personalne, to czas na pierwszy mecz w roku 2023 w PKO BP Ekstraklasie. Pierwszy mecz tej 18 kolejki, czyli pierwszej kolejki rundy rewanżowej. Zatem nie trudno się domyślić, że już pierwszy mecz między Radomiakiem i Miedzią się odbył. W Radomiu był remis 1-1, a jakim wynikiem zakończy się ten mecz w Legnicy? Za półtorej godziny się tego dowiemy. Rozpoczynamy to spotkanie na stadionie imienia Orła Białego. Rozpoczęła Miedź. Dalekie zagranie od razu na prawą stronę Andrzeja Niewulisa, zgarnia piłkę jednak Sestor. Będzie pierwszy aut dla drużyny gospodarzy na wysokości pola karnego przeciwnika. Masuras szykuje się daleki wyrzut w stronę pola karnego drużyny gości. Jest zagranie w kierunku Andrzeja Niewulisa, który jednak faulował swojego przeciwnika, jakim był Christos Donis. Zatem będziemy mieli rzut wolny dla drużyny Mariusza Lewandowskiego. Teraz na ekranach jest pokazany Grzegorz Mokry, zatem trener Miedzi Legnica, który przejął to stanowisko całkiem niedawno, bo 17 października 2022 roku poprowadził Miedź w czterech meczach ligowych. Dwa razy wygrał, raz z Górnikiem, raz ze Śląskiem. Dwa razy przegrał, zatem wynik całkiem przyzwoity. Też seria Miedzi dwóch zwycięstw z rzędu. To się w Ekstraklasie dosyć często zdarzało przez te ostatnie lata, kiedy Miedź grała w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, ale proszę sobie wyobrazić, że jeszcze ani razu w historii Miedź Legnica nie wygrała trzech meczów z rzędu w Ekstraklasie. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie ten pierwszy raz. Teraz faulowany był w środkowej strefie boiska przez Lisandro Semedo Hubert Matynia. Rzut wolny kolejny dla Miedzi Legnica. Gylen. Masuras, raz jeszcze Gylen. Maxim Dominguez, na razie to Miedź sprawia nieco lepsze wrażenie w tych pierwszych 100 sekundach tego spotkania. Radomiak nieco cofnięty, czeka na to, co zaoferuje Beniaminek Ekstraklasy. Gylen, Masuras. Zablokowane było to podanie Greka do Koldo Obiety. Będzie kolejny aut dla gospodarzy. Andrzej Niewulis. Luciano Narsing, raz jeszcze Andrzej Niewulis. Juryś Karolina, odegranie do Czuki i cały czas spokojnie przy piłce Miedź Legnica. Miedź w tym okresie przygotowawczym między rundą jesienną a wiosenną rozegrała aż 6 sparingów. 3 z nich wygrała, 3 z nich przegrała. Zwycięstwa z drużynami Jabłońca, Hradec Kralowy, a także Neftchi Baku. Miedź natomiast ulegała Górnikowi Zabrze, Dynamo Drezno. To była akurat bolesna porażka, bo aż 0-5. No i też porażka z Mladością Ludani, 2-3. I ta porażka też na pewno mogła boleć, bo Miedź prowadziła w tym spotkaniu 2-0. Ostatecznie przegrała jednym golem.
Andrzej Niewulis. Jurijs Karolina. Niedokładny teraz przerzut reprezentanta Curaçao na prawą stronę. Zgarnął piłkę Luis Machado, natomiast nie utrzymał się przy niej zbyt długo. 30-letni Portugalczyk, będzie kolejny out dla Miedzi Legnica. Luis Machado, czyli zawodnik, który spośród wszystkich piłkarzy będących na boisku w drużynie Radomiaka ma najwięcej zdobytych bramek w tym sezonie ligowym. Zaledwie 3, tyle samo ile Roberto Alves. Pozostali zawodnicy mają tych bramek zdobytych mniej. Teraz Hubert Matynia, dośrodkowanie na pole karne Radomiaka. Wybijają piłkę jednak zawodnicy gości i jest okazja na pierwszą kontrę Radomiaka w tym meczu. Lisandro Semedo, nie najlepsze to zgranie piłki do Francisco Ramosa. Po raz kolejny to gospodarze utrzymują się nieco dłużej przy piłce. Czuka. Podanie do Maxima Domingueza. Jeszcze w tym sezonie Szwajcar z hiszpańskim obywatelstwem bez gola. Może teraz to się zmieni. Matynia, odegranie do Maxima Domingueza. Wszedł w pole karne. Środkowy pomocnik gospodarzy, ale nie zdołał jednak ani oddać strzału, ani dośrodkować piłki wzdłuż bramki Gabriela Kobylaka. Ostatecznie futbolówka wychodzi za boisko i od własnej bramki grę wznowi golkiper Radomiaka, czyli Gabriel Kobylak, który stracił jednego konkurenta w walce o wyjściowy skład. Jakub Ojrzyński rozstał się z Radomiakiem Radą, zatem został w Radomiu tylko i wyłącznie Kobylak oraz Albert Posiadała. Na razie to jednak wypożyczony z Legii Warszawa bramkarz wygrywa tę rywalizację o pierwszy skład. Dla niego to już jest 14 mecz w wyjściowym składzie w tym sezonie PKO BP Ekstraklas. Na razie tylko dwa czyste konta i aż 3 żółte kartki. To jest też taka ciekawostka, że w przypadku gdyby 20-latek dostał żółtą kartkę, to nie zagra w następnym meczu ligowym. Właśnie Kobylak przy piłce. 6 minuta tego meczu, cały czas bez goli na stadionie imienia Orła Białego. Dalekie wybicie Kobylaka w stronę Roszy. Walczył w powietrzu Portugalczyk z Czułką. Zbiera piłkę jeszcze Alves. Lisandro Semedo. Dośrodkowanie reprezentanta Republiki Zielonego Przylądka. Ale ta centra zupełnie graczowi oznaczonemu numerem 7 nie wyszła. Od własnej bramki grę wznowi Mateusz Abramowicz. Czyli zawodnik, który no nie miał zbyt wielu okazji do wykazania się w rundzie jesiennej tego sezonu. Głównie bronił Paweł Lenarcik, natomiast Abramowicz został ostatnie 6 spotkań rundy jesiennej PKO BP Ekstraklasy. Zachował 2 czyste konta, ale wiele wskazuje na to, że zbyt długo też sobie w rundzie wiosennej nie pobroni, ponieważ sprowadzono mu do walki o wyjściową jedenastkę Capino, zawodnika, który ma duże doświadczenie, m.in. w drugiej Bundeslidze w barwach Arminii Bielefeld, skąd przyszedł do polskiej ekstraklasy. Teraz Hubert Matynia przedzierał się lewą stroną boiska, został jednak z łatwością powstrzymany przez Damiana Jakubika. Od własnej bramki zacznie Kobylak. Rossi, Jakubik, dalekie zagranie w stronę Semedo, zgarnia piłkę jeszcze Alves. Roberto Alves miał być gwiazdą ekstraklasy. Przychodził z drugiej ligi szwajcarskiej ze świetnymi liczbami, jednak w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce już nie robi takiej furory jak właśnie w Szwajcarii. 3 gole, 1 asysta w 16 meczach. Tymczasem Narsing rozpędza się lewą stroną. Holender schodzi do środka. Luciano Narsing, jest dośrodkowanie. Jest gol do Obieta. Angelo Henrique strzela. Lekkie zamierzanie mieliśmy w polu karnym Radomiaka. Radom, do strzału doszedł Siliczyk, ale jednak ta próba 28-latka bardzo niecelna. Patrzymy na powtórkę tutaj. Zgranie piłki głową Kol do Obiety. Zgarnął futbolówkę kapitan Miedzi, czyli Angelo Henriquez, oddał strzał lewą nogą, ale jednak ten strzał był niecelny, ale właśnie na Henriqueza warto zawiesić, raczej na Henriquezie warto zawiesić oko. 6 goli w 14 meczach ligowych. Wynik całkiem przyzwoity, jak na to, że mówimy o napastniku najgorszej drużyny rundy jesiennej sezonu 22-23. Tymczasem Luciano Narsing był faulowany w tej sytuacji przez
Christosa Donisa. Nie zdecydował się sięgnąć jeszcze po żółty kartonik Sebastian Krasny, ale tutaj faul Greka ewidentny. Będzie kolejny rzut wolny w tym meczu dla Miedzi Legnica. Ustawia piłkę Czuka, także Hubert Matynia. Zobaczymy, czy to Hiszpan, czy lewy obrońca z Polski. Zdecyduje się dośrodkować piłkę na pole karne. Dziewiąta minuta tego spotkania. Do pola karnego zmierzają Niewulis, także Enriquez, ale żaden z nich nie sięgnie tej futbolówki. To dośrodkowanie Matyni zdecydowanie nie wyszło. Wrzutka przeciągnięta i od własnej bramki grę wznowi Kobylak. Od razu szybkie wybicie Kobylaka w stronę Luisa Machado, natomiast bardzo dobrze ustawiony w defensywie był tutaj Janis Masuras, który bez większych problemów poradził sobie z szarżującym Portugalczykiem, natomiast zatrzymując się przy Masurasie, to jest zawodnik bardzo ciekawy z tego względu, że ostatnie pół roku stracił, ponieważ nie grał w Olympiakosie, rozwiązał kontrakt z greckim klubem, no i od 6 miesięcy praktycznie nie występował na żadnym ligowym boisku. Wcześniej był wypożyczony z Olympiakosu do Ligi Holenderskiej, do Sparty Rotterdam. Tam rozegrał 18 spotkań, ale to był sezon 21-22. W sezonie 22-23 to są jego pierwsze minuty, ten mecz właśnie z Radomiakiem. A bardziej doświadczeni kibice Ekstraklasy mogą go pamiętać z występów w Górniku Zabrze. No nie były jakieś rewelacyjne występy, umówmy się. Masuras grał po prostu solidnie na tym prawym wahadle w zespole z Górnego Śląska, natomiast w Olympiakosie nie dostał absolutnie żadnej szansy. Dostał ją w Eredivisie, ale tam też zbyt długo miejsca nie zagrzał. Niewulis. Maxim Dominguez. Zagranie na lewą stronę do Jurisia Karoliny. Hubert Matynia. Ponownie Juris Karolina. Czuka. Dalekie zagranie Hiszpana. Ponownie do Huberta Matyni. Prostopadłe podanie do Narsinga. Dośrodkowanie. Holendra wybija jednak piłkę. Mike Sestor. Później jeszcze wyekspediował futbolówkę poza boisko. Damian Jakubik. Dobra akcja Miedzi. Na pewno warto wyróżnić dobrą współpracę na lewej stronie Matyni z Narsingiem. Też niezła centra Holendra, ale poradzili sobie z nią piłkarze gości, chociaż jeszcze walczy Miedź. Maxim Dominguez. Zagranie na lewą flankę do Matyni. Niedokładne. Jest okazja do wyjścia z szybką kontrą. Semedo. Donis. Podanie prostopadłe Greka do Leonardo Rossi zostało zablokowane przez Jurisia Karolinę, zablokowane ręką, co warto podkreślić, dlatego użył gwizdka w tej sytuacji Sebastian Krasny, będzie rzut wolny dla Radomiaka Radom. Mam też nadzieję, drodzy Państwo, że czasem wybaczycie mi jakieś drobne przejęzyczenia, ponieważ po pierwsze, w tym meczu występuje naprawdę dużo nowych obcokrajowców, więc język może mi się niestety troszkę plątać. Szczególnie, że właśnie drugi aspekt, jestem świeżo po chorobie, zatem tutaj też mam nadzieję, że będziecie wobec mnie mimo wszystko w jakimś stopniu, drodzy widzowie, wyrozumiali. Ale na razie większych błędów z tego, co pamiętam, nie popełniłem, zatem tutaj mogę być z Ciebie zadowolony. Teraz Juris Karolina, nie najlepsze wprowadzenie tej piłki do gry, natomiast nie utrzymali się przy futbolówce zbyt długo gracze Radomiaka Radom, zatem ponownie Miedź może konstruować atak pozycyjny na własnej połowie. Czuka. Glenn. Angelo Enriquez, zagranie prostopadłe do Koldo Obiety. Pomysł niezły, wykonanie nieco gorsze, bo wmieszał się w to wszystko jeden z obrońców Radomiaka. Teraz jest szansa na kontrę, rozpędzał się środkiem boiska Francisco Ramos. Został jednak zatrzymany, walczy jeszcze Portugalczyk o piłkę, natomiast ją stracił i ruszamy pod drugą bramkę. Z prawej strony boiska jest już Masuras. Schodzi do środka Grek, Janis Masuras, zostawia piłkę Obiecie. Raz jeszcze Masuras. Masuras, zagranie w pole karne po ziemi, zabiera mu piłkę, jednak Sestor jeszcze
powalczył o futbolówkę Angelo Henriquez. Mieliśmy troszkę chaosu na 16 metrze przed bramką Radomiaka. Ostatecznie wszystko dobrze się kończy dla drużyny gości, ponieważ nie utrzymał się przy piłce Maxim Dominguez. No pisze, że jestem świeżo po chorobie, a no dopiero co zachorował, także życzymy naszemu moderatorowi dużo zdrowia. Kobylak, kolejne dalekie wybicie, ale po raz kolejny nie przynosi ono żadnego pozytywnego rezultatu. Radomiak błyskawicznie traci piłkę, chociaż miedź zbyt długo też się przy niej nie utrzymała. Alves. Przerzut na prawą stronę boiska, tam sporo miejsca ma Damian Jakubik. Kolejne zagranie górą w kierunku Leonardo Roszy. Był faulowany napastnik Radomiaka przez Andrzeja Niewulisa, zatem będzie rzut wolny dla podopiecznych Mariusza Lewandowskiego. Leonardo Rosza wywalczył ten stały fragment gry i na nim też warto zawiesić oko, ponieważ to jest zawodnik, który w drugiej lidze belgijskiej strzelił 12 goli i zanotował 4 asysty w 17 meczach w barwach KS Kalierse. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem, ale szczerze powiedziawszy nie znalazłem żadnej informacji, jak poprawnie wymawiać nazwę tego klubu. Mniejsza o to, ważne, żebyśmy dobrze wymawiali nazwisko Leonardo Roszy i pewnie tak jest, że dobrze wymawiam to nazwisko. No i mamy nadzieję też, że to będzie zawodnik, który podniesie mimo wszystko poziom naszej ekstraklasy, a nie, że to będzie jakiś kolejny szrot do kolekcji tych największych szrotów obok, nie wiem, takiego na przykład Babenki. To był pierwszy taki obcokrajowiec, który zawiódł w ekstraklasie, który mi przyszedł na myśl. Dobrze, zostawmy to. Rzut wolny dla Radomiaka. Roberto Alves, strzał zza pola karnego. Niezła próba, strzał celny, ale bez większych problemów złapał tę piłkę Mateusz Abramowicz, który już zagrywa na prawą stronę do Masurasa. To zagranie jednak niedokładne. Wmieszał się w to wszystko Dawid Abramowicz i zatrzymał kontrę Beniaminka ekstraklasy. Aut dla gospodarzy. Radomiak chce dzisiaj przełamać się i wygrać pierwszy mecz od spotkania w Łodzi z Widzewem. Wówczas triumf 3-1. Potem była porażka w rzutach karnych w Pucharze Polski z Lechią Zielona Góra. Następnie porażka z Pogonią Szczecin 2-1, gdzie Radomiak kończył mecz w dziewiątkę, ponieważ czerwone kartki obejrzeli Rossi i Cichocki. Na ten okres między rundą jesienną a rundą rewanżową sezonu 22-23 to była jakaś porażka w wykonaniu Radomiaka, bo Radomiak rozegrał 5 sparingów i wszystkie 5 przegrał. Z Lipskiem, co można wybaczyć, ale już porażki z Sepsi OSK, Botosani, Alemannią Aachen i uzbeckim zespołem Neftchi. No to jednak to jest lekki wstyd, że ani jednego spotkania z tych czterech nie udało się wygrać. Wszystkie mecze przegrane różnicą jednego gola. Narsing. Karolina. Wycofanie piłki do Andrzeja Niewulisa. Dalekie już zagranie byłego stopera Rakowa do Luciano Narsinga. Ten walczył w pojedynku szybkościowym z Damianem Jakubikiem, ale i walczył z piłką, która uciekała z tego boiska. Ostatecznie 19-krotny reprezentant Holandii do tej piłki nie dobiegł. Luciano Narsing to jest kolejny piłkarz, od którego, a raczej po którym spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o rundę jesienną ekstraklasy. To jest zawodnik, który ma fenomenalny, jak na warunki naszej ekstraklasy, CV, bo to są występy w reprezentacji Holandii, mecze w PSV Eindhoven, Feyenoordzie, także kilka trofeów zdobytych w Holandii, no ale to się nie przełożyło absolutnie na nic, ponieważ Narsing zdobył tylko 3 bramki i zanotował jedną asystę w 13 meczach. Wynik naprawdę bardzo kiepski. Czuka. Złe to rozegranie akcji przez Hiszpana. Aut dla Radomiaka Radom. Teraz na ekranach pokazywany jest Mariusz Lewandowski, 43-letni szkoleniowiec, który urodził się niedaleko stąd, w Legnicy. Ale jednak w Miedzi nigdy nie zagrał jako piłkarz, ani nigdy Miedzi nie prowadził jako trener. Natomiast z Miedzią już 5-krotnie rywalizował. W sezonie 18-19 jako trener Zagłębia, porażka 2-0. Potem jako trener Brukbetu Termaliki Nieciecza, 2 zwycięstwa i 1 porażka w Fortuna pierwszej lidze. No i jako trener Radomiaka
Jeden remis w pierwszej kolejce tego sezonu. Wówczas Boleśliwy jest na ławce rezerwowych w drużynie Miedzi oraz Abramowicza. No to Abramowicz oczywiście gra od pierwszej minuty. Jeszcze czerwoną kartkę w międzyczasie obejrzał Nemanja Mijuskowicz. Tymczasem jest szansa na kontrę dla Miedzi. Rozpędza się prawą stroną Masuras. Masuras, dośrodkowanie, a raczej płaskie zagranie w pole karne Radomiaka, ale Grekowi to podanie nie wyszło. Dobrze ustawiony po raz kolejny zresztą w tym meczu był Max Sestor. Też nowa postać w Ekstraklasie, 30-letni reprezentant Demokratycznej Republiki Konga, który ma także obywatelstwo francuskie. Ostatnie pół roku to występy w lidze rumuńskiej w FC Argeș, 16 spotkań. Tam rozegrał Mike Sestor. Zobaczymy, jak się spisze w naszej Ekstraklasie w barwach Radomiaka. Kik pyta się, Manu, jak myślisz, czy Radomiak wygra? No ja tutaj byłbym ostrożny z tym typowaniem, czy Radomiak wygra. No bo po pierwsze to jest pierwszy mecz w rundzie wiosennej. Tutaj ciężko cokolwiek wytypować, ponieważ no, jedyną naszą wyrocznią są sparingi. O tym za chwilę, bo jest Lisandro Semedo z prawej strony. Ale to jest kolejna akcja tego zawodnika, która mu nie wyszła, bo nawet nie będzie rzut rożnego. Za pierwszym razem nieudane dośrodkowanie, a za drugim razem Semedo został po prostu przyblokowany przez Jurisia Karolinę, ale w taki sposób, że piłka odbiła się jeszcze później po raz kolejny od nogi gracza oznaczonego numerem 7, no i opuściła boisko. Abramowicz, Matynia starał się oszukać Jakubika, ta sztuka mu się pośrednio udała, bo Miedź utrzymała się przy piłce, ale lewy obrońca Miedzi Legnica nie napędził tej akcji, musiał wycofać piłkę do Czuki. Maxim Dominguez, ponownie Matynia. Maxim Dominguez. 20 minut gry za nami, cały czas utrzymuje się bezbramkowy wynik na stadionie imienia Orła Białego w Legnicy. Ten wynik raczej zadowala prędzej Radomiaka Radom niż Miedź Legnica, natomiast obie drużyny na pewno chciałyby wygrać, żeby chciałyby wygrać, ponieważ Miedź walczy o utrzymanie, więc każdy punkcik jest na wagę złota, więc lepsze zwycięstwo niż tylko jedno oczko zdobyte za remis, natomiast Radomiak chce być w czołowej dziewiątce, do której aktualnie traci jedno oczko, licząc ten punkcik zdobyty z Miedzią Legnica. Tymczasem out Hubert Matynia, daleki wyrzut w pole karne Radomiaka, jest Angelo Henriquez, strzał z powietrza Chiliczyka, pomysł niezły, no, innego rozwiązania od napastnika będącego w polu karnym, który ma piłkę, no raczej się nie spodziewamy niż strzał, ale jednak zbyt odchylony był Chiliczyk, no i ta piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką bramki Gabriela Kobylaka, który jeszcze dzisiaj interweniować nie musiał przy strzale któregoś z zawodników Miedzi Legnica. Też Radomiak Radom to jest zespół, który o dziwo radzi sobie nieco lepiej na wyjazdach niż na własnym stadionie. W delegacji Radomiak wygrał 13 punktów dla siebie, natomiast na własnym stadionie udało Radomiakowi się uciułać 10 oczek. W przypadku Miedzi te proporcje są odwrotne. U siebie 8 punktów na wyjeździe, zaledwie 4 zdobyte punkty, z czego 3 w tym ostatnim meczu w Zabrzu z Górnikiem. Wygrana aż 3-0. Najwyższa wygrana w historii Miedzi Legnica w Ekstraklasie. Heniek Łańcuch pisze, Radomiak miał grać o puchary, a nie potrafią nic zrobić z Miedzią. Gratuluję zwolnienia dobrego trenera i zatrudnienia Lewandowskiego. Radomiak to stan umysłu i o tym za chwilę, bo teraz rozpędzał się środkiem boiska Rosza, ale jednak został podcięty przez Maxima Domingueza. Tutaj przeprosił oczywiście Szwajcar swojego przeciwnika, natomiast teraz nieco zwija się z bólu Portugalczyk. Potrzebna jest chwila przerwy, by właśnie Rosza doszedł do pełni sił. Nie będzie potrzebna pomoc medyczna, zatem tutaj na szczęście nie będzie też groźnego urazu. Ale wracając do tej wypowiedzi Henka, faktycznie, Radomiak w tych pierwszych minutach gra bardzo słabo przeciwko Miedzi Legnica. Tutaj
Nic pod bramką Abramowicza, ciekawszego się nie wydarzyło. Radomiak, podobnie jak w sparingach, ma olbrzymie problemy ze stwarzaniem sobie sytuacji, z kreacją tych akcji. I pomimo tego, że Radomiak strzelił 5 bramek w tych czterech meczach sparingowych, nie liczę już tego spotkania z Lipskiem, który był bardziej takim pokazowym niż, nie wiem, żeby przetestować jakieś warianty taktyczne, no to mimo zdobycia tych 5 bramek w 4 ostatnich sparingach, no to Radomiak nie prezentował się najlepiej, jeśli chodzi właśnie o stwarzanie sytuacji i to popularne expected goals. Ciężko wskazać jakiś pozytyw w drużynie Radomiaka po tych 23 minutach, jeśli chodzi o ofensywę, bo w defensywie wyróżnia się na razie Mike Sestor, całkiem pozytywne wejście z Ekstraklasą. Na razie ma ten zawodnik, zobaczymy jak będzie w kolejnych fazach tego spotkania. Na razie przy piłce mieć Maxim Dominguez. Też realizator pokazał nam statystykę posiadania piłki. Tutaj przewaga Legniczan 63-37% na korzyść gospodarzy. No i w sumie można się pod tym podpisać, mieć zdecydowanie dłużej, utrzymuje się przy piłce i to też widać. Bo czasem jest tak, że statystyka jedno, a wrażenia artystyczne drugie. I czasem mam takie wrażenie, że mimo że jedna drużyna ma większe posiadanie piłki na papierze, to człowiek czuje, że jednak mimo wszystko jest chyba odwrotnie, że to druga drużyna nieco dłużej trzyma piłkę przy nodze, ale tutaj faktycznie mieć kontroluje grę, tylko na razie pojawiają się problemy z oddawaniem strzałów, bo tutaj tych uderzeń po stronie Beniaminka Ekstraklasy także nie ma w tych pierwszych 25 minutach zbyt wiele. Sestor. Rosza, Alves, Roberto Alves, jest w polu karnym strzał! Roberto Alvesa, kolejne uderzenie tego piłkarza. Pamiętamy pierwszy strzał z rzutu wolnego kilka minut temu. Teraz kolejna dobra akcja Szwajcara z portugalskim paszportem. Uderzenie z okolic 15 metra, ale jednak w sam środek bramki, więc Mateusz Abramowicz nie miał zbyt wielu problemów z udaną interwencją w tej sytuacji. Ale też obrońcy miedzi zostawili troszkę wolnego miejsca Alvesowi, z czego Szwajcar skrzętnie skorzystał. Tutaj musi być nieco większa koncentracja w szeregach gospodarzy, właśnie jeśli chodzi o defensywę, żeby do takich sytuacji nie dopuszczali. Czuka. Narsing, raz jeszcze Czuka. Matynia. Karolina. Andrzej Niewulis. Koldo Obieta, zagranie na prawą stronę do Masurasa, odegranie do Obiety, Obieta, dośrodkowanie zablokowane przez Abramowicza, będzie rzut rożny dla gospodarzy. Kolejna dobra akcja Miedzi na skrzydle. Może się podobać ta współpraca na liniach Matynia, Narsing, a także Obieta, Masuras, tylko jednak jest pewien problem, że te liczne podania między daną dwójką pojawiają się zbyt rzadko. To są jakieś występki, to są jakieś momenty. Tutaj nie ma ciągłości w tych akcjach. Myślę, że oba skrzydła są używane raz na około 10 minut, a to jednak jest zdecydowanie za mało. Tymczasem jest dośrodkowanie z rzutu rożnego. Walczy Niewulis, jest szansa! Strzelał Levent Gylen, uderzenie niezłe. Ta piłka odbiła się od głowy szwajcarskiego stopera i poszybowała w kierunku bramki Gabriela Kobylaka, ale zabrakło naprawdę niewiele, by ostatecznie ta futbolówka zaszczepotała w bramce Radomiaka. Patrzymy, jak dużo zabrakło. No nie wiem, 30 cm. No bez wątpienia to była najlepsza okazja Miedzi do tego, by wyjść na prowadzenie. Dobre dośrodkowanie z narożnika boiska. Strzał Lewenta Gylena, ale jednak tutaj zabrakło niewiele do tego, by Legniczanie wyszli na prowadzenie. Kobylak, dalekie wybicie w stronę Donisa, jeszcze jest Jakubik. Semedo, nie dotrze ta piłka do reprezentanta Republiki Zielonego Przylądka. Zabrał mu ją Matynia, ale będzie out dla gości. Jakubik. Rossi. Sestor. Abramowicz, dalekie podanie w pole karne Miedzi Legnica, ale tam nie było ani jednego z zawodnika w białej koszulce. Zatem bez większych problemów niebezpieczeństwo zażegnał Mateusz Abramowicz. Heniek Łańcuch pisze, że za mało Portugalczyków w Radomiaku.
No, to oczywiście to jest pewnie ironiczne stwierdzenie, ponieważ w Radomiaku mamy sporo zawodników właśnie z Portugalii. O tym za chwilę, bo jest Enriquez, zgranie do Obiety, już piłka na prawej stronie, Maturas, Maxim Dominguez, co wykombinuje Szwajcar, zostawia futbolówkę Karolinie, jest dośrodkowanie na pole karne, wybija futbolówkę Mike Sestor, jeszcze Maxim Dominguez strzela z boleja, zza pola karnego, uderzenie zablokowany teraz, faulowany był Francisco Ramos. W środkowej strefie boiska będzie rzut wolny dla Radomiaka. A wracając do tego stwierdzenia Henka Łańcucha, że za mało Portugalczyków w Radomiaku, no to mamy w wyjściowym składzie aż trzech Portugalczyków plus Roberto Alvesa, który ma obywatelstwo portugalskie, ale jest reprezentantem Szwajcarii, plus mamy jeszcze Rafaela Rossiego, czyli Brazylijczyka, który mówi po portugalsku, zatem tutaj tych Portugalczyków jest naprawdę sporo. Więcej niż Polaków. To jest też taka ciekawostka. Abramowicz, bliski straty, był lewy obrońca Radomiaka. Ostatecznie uratował się Dawid Abramowicz, ale później faulował swojego przeciwnika i mamy pierwszą żółtą kartkę dzisiejszego popołudnia wieczora. Ukarany nią właśnie Dawid Abramowicz, minuta 30, starał się utrzymać przy piłce lewy obrońca Radomiaka, później ta futbolówka mu odskoczyła, wmieszał się w to wszystko Maxim Dominguez, który wszedł przed Abramowicza, no i został poturbowany przez lewego obrońcę Radomiaka, kartka jak najbardziej słuszna, tutaj ewidentnie spóźniony był 31-latek, dla którego to jest już piąta żółta kartka w tym sezonie. Karolina. Dalekie zagranie w stronę Narsinga. Ta piłka jednak zagrana zbyt lekko przez reprezentanta Curaçao. Jest szansa na kontrę. Leandro Rocha. Gra jednak jest przerwana. Faulowany był Christos Donis przez Angelo Henriqueza. Christos Donis to też jest ciekawa postać w Radomiaku, która przyszła do tego klubu zimą. 28-letni Grek, który w ostatnich 6 miesiącach nie zagrał ani jednego meczu, ponieważ by pozostawał bez klubu. Po tym, jak rozwiązał kontrakt z Ascoli, występującym w Serie B, w którym i w ubiegłym sezonie też nie rozegrał żadnego meczu. Czyli de facto Christos Donis to jest piłkarz, który w ostatnich 18 miesiącach rozegrał całe 0 minut w rozgrywkach ligowych. No, bardzo ciekawa postać. Pod tym względem zobaczymy, jak będzie wyglądać. No, od razu dostał od trenera Lewandowskiego minuty w wyjściowym składzie. No, na razie jest niewidoczny w tym meczu na stadionie imienia Orła Białego, który inauguruje nam rundę wiosenną sezonu 22-23 w Ekstraklasie. Matynia. Czuka. Raz jeszcze Matynia. Juriś Karolina. Maxim Dominguez, raz jeszcze Juriś Karolina. Wchodzimy pomalutku w ten fragment tego spotkania. O tym za chwilę, bo teraz prosty błąd Karoliny. Jest szansa na kontrę. Rozpędza się Alves, Roberto Alves. Zagranie do Machado. Machado strzela. No to była dobra kontra Radomiaka zwieńczona strzałem celnym Luisa Machado, ale po raz kolejny bez większych problemów broni tutaj Mateusz Abramowicz. Patrzymy na powtórkę. Prosty błąd Jurisia Karoliny w środkowej strefie boiska. Przejęcie Roberto Alvesa, zagranie na lewą stronę do Luisa Machado, strzał z pierwszej piłki, finezyjny, ale jednak wprost w bramkarza Miedzi Legnica. Kolejna celna próba Radomiaka, ale jednak kolejny raz górą był 30-letni goalkeeper drużyny Beniaminka Ekstraklasy, drużyny Beniaminka, która aktualnie jest na 17. miejscu w tabeli. Natomiast wracając jeszcze do Mateusza Abramowicza, uprzedzając wszelkie pytania, które być może się pojawią na czacie, a może nie, Mateusz Abramowicz to jest brat Dawida Abramowicza, tymczasem Hubert Matynia, kapitalna sztuczka techniczna na lewej stronie boiska, oszukał jednym zwodem, jednym przyjęciem Lisandro Semedo, który myślał, że piłka opuściła boisko, ale tak nie było, ale później Matynia w prosty sposób pozbył się piłki i ostatecznie cała akcja spaliła na panewce. Damian Jakubik przegrał tę przebitkę z Hubertem Matynią, ale jednak Radomiak cały czas utrzymuje się przy piłce, a teraz Angelo Henriquez faulował
Roberto Alvesa, rzut wolny dla Radomiaka z okolic linii środkowej boiska. Wracając natomiast do Mateusza Abramowicza, to jest brat Dawida Abramowicza, który dzisiaj gra w Radomiaku. Zatem tutaj mamy bratobójczy pojedynek. Na razie jednak żaden z braci nie jest górą. 0 do 0 cały czas w Legnicy w 34 minucie tego spotkania. Jakubik, zagranie do Leonardo Roszy, wybija piłkę jednak Niewulis. Dominguez, Karolina, Czuka. Ma sporo miejsca Hiszpan, może się rozejrzeć, pomyśleć komu zagrać tę piłkę. Wybiera wariant najtrudniejszy, czyli zagranie prostopadłe do Enriqueza. Ta piłka do Chilijczyka nie dociera. Sestor. Abramowicz. Machado. Utrzymał się przy piłce Luis Machado. Ładnie to wszystko sobie wykombinował. Machado oszukał Koldo Obietę. Oszukał także Lewenta Gelena. Później jednak był faulowany przez przeciwnika. Wracający Koldo Obieta tutaj przekroczył przepisy zdaniem sędziego Sebastiana Krasnego i jeszcze otrzymuje za to Hiszpan żółtą kartkę. Trzecią w tym sezonie. Nie zgadza się z tą decyzją Koldo Obieta. Bardzo dosadnie pokazuje arbitrowi, że tutaj ten popełnił błąd. No ta powtórka zbyt wiele nam nie powiedziała. Ta powiedziała nam zdecydowanie więcej. No i tutaj dla mnie to nie jest faul na żółtą kartkę. Tutaj pomyłka sędziego Krasnego. Może to był faul, ale raczej Koldo Obieta trafił piłkę. A ten ślizg nie był jakimś wielkim zagrożeniem dla zdrowia Luisa Machado. Mimo wszystko, takie jest moje zdanie. Sędzia ma inne. Niech mu będzie. Rzut wolny dla gości. 35 minuta. A jak rzut wolny, no to oczywiście Roberto Alves, który jednak tym razem zostawia piłkę Christosowi Donisowi. W polu karnym Miedzi jest Rossi, jest także Rosza, który jest naprawdę bardzo wysokim napastnikiem, w takim trochę przypominającym z daleka Tomasza Pekharta pod względem właśnie takiej sylwetki. Roberto Alves jednak wrócił do tej stojącej piłki, ale czekamy cały czas, który z pomocników wykona ten stały fragment gry. Jednak Alves, dośrodkowanie, zamieszanie w polu karnym, Abramowicz. Gdzie jest piłka, nie jest w bramce. Jakim cudem Dawid Abramowicz nie skierował tej piłki do bramki. Teraz wszyscy zawodnicy Radomiaka łapią się za głowy, nie dowierzając, że tutaj nie padła bramka na 1 do 0. Patrzymy na powtórkę, strzał Francisco Ramosa. Piłka odbiła się od któregoś z zawodników Miedzi. Był to Angelo Enriquez, później jeszcze uderzał Dawid Abramowicz, ale jego uderzenie przyblokował Lewent Gylen. Gdyby nie Szwajcar, no to Abramowicz mógłby się cieszyć z gola numer 3 w tym sezonie, bo bezradny byłby w tej sytuacji Mateusz Abramowicz. Tymczasem już rzut rożny dla Radomiaka wykonany, ale jednak w taki sposób, że złapał piłkę bezproblemowo Abramowicz. Patrzymy na statystykę strzałów, 5 do 4 dla Miedzi Legnica, ale w strzałach celnych przewaga Radomiaka, 3 do 0. Teraz świetne zagranie do Masurasa, dośrodkowanie Greka, zablokowane przez Abramowicza, będzie out dla gospodarzy. A ja w międzyczasie klasycznie zachęcam do subskrybowania i łapkowania tego kanału, by nie przegapić kolejnych relacji na Żyjemy Futbolem. Już jutro kolejne relacje z PKO BP Ekstraklasy, także proszę być czujnym. Wszystko opisane jest dokładnie w poście, w zakładce społeczność. Tam można w przerwie zaglądnąć i zobaczyć, z jakich meczów jeszcze planujemy relacje w ten weekend. Tymczasem już rozpędza się środkiem boiska Jakubik. Zagranie na prawą stronę do Semedo. Semedo był w polu karnym, ale kapitalny ścisk teraz wracającego do obrony Jurisia Karoliny. Później jeszcze ta piłka zatrzymała się idealnie w narożniku boiska na chorągiewce. Musiał wybijać futbolówkę na ślizgu Hubert Matynia, co uczynił i będzie out chyba dla Radomiaka. Radom nie będzie rzutu rożnego, tylko właśnie wznowienie zza linii bocznej. A tutaj jeszcze raz powtórka kapitalnego wcisku Jurisia Karoliny, którym zatrzymał rozpędzającego się Lisandro Semedo. Będzie daleki wyrzut piłki zza linii bocznej Damiana Jakubika. Nie, krótkie rozegranie. Podanie do Roberto Alvesa.
Donis, zagranie w pole karne, Obieta wybija piłkę, jeszcze walczy o nią Leonardo, przepraszam, Rocha. Ale po raz kolejny skutecznie popracował w obronie Koldo Obieta, będzie out dla Radomiaka Radom. Po raz kolejny Damian Jakubik, po raz kolejny krótkie rozegranie. Alves. Jakubik zamarkował dośrodkowanie, oszukał Enriqueza, wchodzi w pole karne. Jest teraz Francisco Ramos, wychodzi z bramki Abramowicz. To była bardzo dobra decyzja, bo wybił tę piłkę golkiper Miedzi. I teraz jest szansa na kontrę, rusza prawą stroną już oznaczony 21 Masuras. Masuras, zagranie, pole karne do Narsinga, wybijają piłkę Radomianie, jeszcze walczył o nią Masuras, wywalczył aut dla swojej drużyny, ale to była dobra kontra Miedzi Legnica, dobra akcja Masurasa, który ruszył prawą stroną, oszukał przeciwnika, ale jednak nie najlepiej dośrodkował tę piłkę, nie dobiegł do niej Luciano Narsing. Gielen. Jest dośrodkowanie na pole karne. Gielena walczy Narsing. Jeszcze jest Enriquez, który fauluje przeciwnika, którym był Dawid Abramowicz. Rzut wolny dla Radomiaka Radom. A tutaj jeszcze raz powtórka tej akcji Damiana Jakubika. Wtedy pole karne wycofał piłkę do Francisco Ramosa. Świetne dośrodkowanie na pole karne. Walczył w powietrzu Leonardo Rocha z Mateuszem Abramowiczem, a także jednym z obrońców Miedzi Legnica. Ostatecznie jednak nie był faulowany Rocha, a nieco później Miedź wyszła z naprawdę ciekawą akcją. Mike Sestor zostawia piłkę Dawidowi Abramowiczowi. Daleki wyrzut lewego obrońcy Radomiaka, niedokładny, zgarnia piłkę Gylen, jeszcze walczy o Niemczuka, Rocha, prostopadłe podanie do Lisandro Semedo, nie najlepsze, jest szansa na kontrę, rusza Enriquez, Dominguez, zwija się z bólu jeden z zawodników gospodarzy, ale gra jest kontynuowana, Narsing. Luciano Narsing schodzi do środka, jest dośrodkowanie, Enriquez zablokowany, jeszcze poprawka Janisa Masurasa, niecelna, ale rozkręciło nam się to spotkanie, mamy coraz więcej sytuacji, coraz więcej strzałów, teraz niezłą próbą popisał się prawy wahadłowy Miedzi Legnica, wcześniej zablokowany był kapitan Miedzi Angelo Enriquez. A teraz sędzia wraca do Czuki, ponieważ to on miał lekkie problemy zdrowotne, trzyma się za głowę. Hiszpański pomocnik, ale wiele wskazuje na to, że będzie w stanie kontynuować ten mecz. Natomiast tutaj jeszcze Mike Sessor wiąże buta, a raczej Rafale Rossi wiąże buta Mike'owi Sestorowi, ponieważ reprezentant Demokratycznej Republiki Konga ma rękawiczki, których nie chce zdejmować, bo jest zimno w Polsce. Dlatego poprosił Rossiego o to, by ten zawiązał mu buta. Prawdziwy kapitan nie tylko wspomoże słowem, nie tylko wspomoże mentalnie. Także nie tylko gra bardzo dobrze w lidze, ale także zawiąże buta koledze z drużyny i za to należy cenić kapitanów swoich zespołów. Tymczasem Miedź Legnica w natarciu, to dośrodkowanie Czuki nie najlepsze. Chyba cały czas boli go głowa po tym zderzeniu z którymś z zawodników Radomiaka, bo ta centra naprawdę niedokładna, niechlujna w wykonaniu Hiszpana. Jesteśmy aktualnie w fragmencie tego spotkania, w którym Miedź czuje się najlepiej. 4 z ostatnich 5 bramek Miedzi Legnica to gole właśnie między 34 a 45 minutą. Mamy aktualnie 42 minutę na zegarach, zatem tutaj jeszcze Miedź może ukłuć jakoś Radomiaka. Na razie jednak to goście przy piłce. Jakubik. Semedo starał się oszukać Karolinę, ale ten bardzo dobrze się ustawił, więc nawet Semedo nie próbował szukać sztuczek technicznych. Karolina. Daleki wykop lewego obrońcy Miedzi Legnica, który dzisiaj gra na pozycji półlewego stopera. Zbiera piłkę w środkowej strefie boiska Maxim Dominguez. Jeszcze walczy o nią Andrzej Niewulis. I spokojnie teraz Legniczanie w posiadaniu futbolówki. Gylen. Masuras. Koldo Obieta. Raz jeszcze Masuras. Maxim Dominguez, Czuka,
nie w Ulis. Tylko jeden mecz w tym sezonie w barwach Rakowa Częstochowa, do tego trzy spotkania w rezerwach. Także drobne problemy zdrowotne, to wszystko złożyło się na to, że Andrzej Niewulis po prostu w drużynie aktualnego lidera Ekstraklasy nie grał. Zdecydował się zmienić otoczenie, żeby poszukać regularniejszych występów, no i wydaje się, że właśnie w Legnicy te kilkanaście meczów rozegra Andrzej Niewulis, tymczasem Gabriel Kobylak, daleki wykop bramkarza wypożyczonego z Legii Warszawa w stronę Leonardo Rocha, kolejny raz wygrywa pojedynek główkowy Portugalczyk, ale kolejny raz kompletnie nic z tego nie wynika, teraz zupełnie nieudane dalekie zagranie Huberta Matyni, będzie out dla gości. Od 2019 roku te dwa kluby mierzyły się ze sobą siedmiokrotnie. O tym za chwilę, bo prawą stroną rusza Semedo. Jest zagranie w pole karne, ale nie najlepsze. Leonardo Rocha dopiero wbiegał w szesnastkę. Luis Machado także. Zatem tutaj nie było możliwości, by ta akcja Radomiakowi, a w szczególności Lisandro Semedo, wyszła. Ale wracając do tej historii meczów bezpośrednich Miedzi z Radomiakiem. Dwa zwycięstwa Legniczan, jeden remis, cztery zwycięstwa Radomiaka. Bilans bramkowy 13-7 dla drużyny z Radomia. A na te 7 meczów składają się 4 mecze w pierwszej lidze, jedno spotkanie w Ekstraklasie, a także mecz barażowy o awans do Ekstraklasy oraz mecz Pucharu Polski. Zatem praktycznie wszędzie już grały ze sobą Miedź Legnica i Radomiak Radom. Teraz Juriś Karolina bardzo łatwo oszukał Roberto Alvesa. Zagranie do Enriqueza. Ten nie najlepiej podaje do Narsinga. Piłka stracona, chociaż tylko na moment. Maxim Dominguez. Znowu mamy troszkę chaosu. Maxim Dominguez utrzymał się przy piłce. Szwajcar był jeszcze faulowany. Będzie rzut wolny po tym faulu Donisa. To będzie jedna z ostatnich akcji w tej pierwszej połowie, bo mamy już 45. minutę na zegarach. Arbiter Sebastian Krasny dolicza nam jedną minutkę. Tyle dłużej pogramy na stadionie imienia Orła Białego w tych pierwszych 45 minutach. Czuka. Jest dośrodkowanie na pole karne. Zagranie do Enriqueza. Enriquez. Zagranie wzdłuż bramki Chilijczyka. Wychodzi z bramki Kobylak. To była dobra decyzja 20-latka i też mimo, że wydawało się w pewnym momencie, że udało się Miedzi zaskoczyć przeciwnika tym nieszablonowym rozegraniem tego rzutu wolnego, to ostatecznie nie udało się nawet sfinalizować tej akcji strzałem. Teraz kolejny faul Radomiaka, tym razem Leonardo Roszyk, będzie kolejny rzut wolny dla gospodarzy, ale tym razem piłka ustawiona zdecydowanie dalej, bo jeszcze na połowie gospodarzy. Gylen. Masuras, Gylen i to jest koniec tej pierwszej połowy pierwszego meczu rundy wiosennej sezonu 22-23 w PKO BP Ekstraklasie. Miedź Legnica, Radomiak Radom 0-0, statystyka expected goals 0,58 po stronie Miedzi, 0,59 po stronie Radomiaka. Zatem to spotkanie jest wyrównane, nie ma drużyny, która zdecydowanie lepiej by wyglądała na tle przeciwnika. Pierwsze minuty pod dyktando Miedzi, ale później Radomiak doszedł do głosu i to spotkanie naprawdę jest zacięte, wyrównane i ciężko wskazać drużynę nieco lepszą. Oczywiście oba zespoły miały swoje sytuacje, ale jednak po pierwsze Radomiak miał dużo strzałów celnych, ale takich, z którymi Mateusz Abramowicz nie miał problemów, natomiast Miedź tych strzałów łącznie miała w tych pierwszych 45 minutach aż 7, ale ani jednego celnego. Radomiak 4 strzały, 3 celne. Posiadanie piłki 57-43 dla Miedzi. Rzuty rożne po jednym, bez spalonych, 8-7 w faulach dla Miedzi. Podania, celność podań też po stronie gospodarzy i też o ponad 1,5 km więcej przebiegli piłkarze podopiecznych Grzegorza Mokrego niż zawodnicy Radomiaka. To tyle, jeśli chodzi o tę pierwszą połowę spotkania Miedź Radomiak 0-0 do przerwy. Ja przed przerwą jeszcze zachęcam Państwa do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem, do tego, by zostawić łapkę w górę, jeśli ta relacja Państwu się podoba, a także przypominam o kilku rzeczach, mianowicie jutro będzie relacja z meczu
Też PKO BP Ekstraklasy między Wartą Poznań a Rakowem Częstochowa. To spotkanie zaplanowano na godzinę 15. Natomiast też zachęcam Państwa do donate'ów, do tego, by wysłać donate'y. Jeśli z Państwa chcą wesprzeć naszą pracę, to gorąco zachęcam. Drugi link w opisie. A tymczasem czas na przerwę i do usłyszenia za 15 minut.
Wracamy na drugie 45 minut na stadion imienia Orła Białego w Legnicy. Na razie bezbramkowy remis w meczu Miedź Radomiak, który inauguruje nam 18. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. 11 strzałów, 3 celne. Mogło być gorzej, mogło być też lepiej. Na pewno jeśli Fernando Santos ogląda ten mecz w Warszawie w swoim mieszkaniu, to kilka papierosów poszło w ruch. Nie jest to wybitne widowisko, ale też daleko nam od stwierdzenia, że to jest paździerz, nie wiem, w stylu meczu Polski z Meksykiem. Piłkarze wracają już na boisko, zatem za chwilę przedstawimy, a raczej przypomnimy Państwu składy zarówno Beniaminka Ekstraklasy, jak i 10 drużyny Ekstraklasy w tym momencie. Zacznijmy od zestawienia Radomiaka w bramce Kobylak, obrona Jakubik, Rossi, Sestor i Abramowicz. Druga linia Semedo, Ramos, Donis, Alves i Machado. W ataku Leonardo Rocha, natomiast jeśli chodzi o Miedź Legnica, w bramce Abramowicz, obrona Gylen, Niewulis, Karolina, na wahadłach Masuras oraz Matynia, środek pola to Dominguez oraz Czuka, w ataku Obieta, Narsing oraz Enriquez. Chyba żadnych zmian nie ma, zatem tutaj te jedenastki się absolutnie zgadzają. Sędzią głównym tego spotkania jest też, przypomnę, pan Sebastian Krasny z Krakowa, który na razie pokazał dwie żółte kartki. Jedną Koldo Obiecie i jedną Dawidowi Abramowiczowi. Ta kartka dla piłkarza Radomiaka całkiem słuszna, dla piłkarza Miedzi już w mojej opinii niekoniecznie, ale zostawmy to teraz, skupmy się na tym, co pokażą zawodnicy w niebieskich i białych koszulkach w tych drugich 45 minutach. Czekamy na pierwszy gwizdek od sędziego z Krakowa. Tę drugą połowę rozpocznie Radomiak. Radomiak, który w ostatnich dwóch wyjazdowych meczach zanotował dwa zwycięstwa, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Triumf w Łodzi z Widzewem 3-1 i wygrana w Gliwicach z Piastem 2-1. To są też ostatnie zwycięstwa Radomiaka w tym sezonie. A to mecz z Piastem Gliwice, wygrany 2-1 w Gliwicach, to był mecz, który był rozegrany, proszę sobie wyobrazić, 24 października, czyli od 3 miesięcy Radomiak wygrał 10 meczów. Na pewno to nie jest wynik imponujący. Rozpoczęliśmy tę drugą połowę. Radomiak zaczął od nie najlepszego wybicia piłki w stronę pola karnego drużyny gospodarzy. Będzie aut dla Miedzi. Niewulis. Karolina. Dalekie zagranie reprezentanta Kurakao w stronę Koldo Obiety. Ten był faulowany przez Dawida Abramowicza. Był spóźniony względem przeciwnika lewy obrońca Radomiaka, a Abramowicz musi uważać, ponieważ ma na swoim koncie żółtą kartkę. Oczywiście tutaj o drugiej żółtej kartce mowy być nie może, bo to był zbyt miękki faul, by tutaj Abramowicz otrzymał czerwoną kartkę w konsekwencji za zobaczenie dwóch żółtek, ale jednak musi wystrzegać się takich błędów lewy obrońca drużyny gości. No i od razu na początek tej drugiej połowy Miedź dostaje taki prezent od Abramowicza, bo to jest niezła okazja do tego, by dośrodkować piłkę na pole karne, by stworzyć zagrożenie pod bramką Kobylaka, no i w końcu, by oddać pierwszy celny strzał. W tym meczu dośrodkowanie Czuki na pole karne, walczył w powietrzu Lewend Gylen. On dzisiaj naprawdę dobrze sobie radzi w walce o górne piłki. To już jego drugi strzał w tym meczu, ale jednak drugi niecelny. No i ten pierwszy był o wiele lepszy, ten z pierwszej połowy, bo teraz pomylił się znacznie obrońca reprezentujący Szwajcarię, ale pochodzący, mający korzenie, może tak będzie lepiej się wyrazić, mający korzenie tureckie. Dalekie zagranie Abramowicza w stronę Koldo Obiety, piłka jednak trafia pod nogi innego Abramowicza, Dawida. Luis Machado wywalczył aut dla Radomiaka, od razu zagranie do Roszy. Jest w polu karnym napastnik Radomiaka, Rosza strzał! Tak mi się wydaje, że to był strzał, bo jednak bardziej wyglądało to na podanie. Przynajmniej składał się jak do strzału napastnik Radomiaka, wyszło z tego zagranie wzdłuż bramki Abramowicza. Nie przeciął jednak tego podania ani gracz Radomiaka, ani zawodnik Miedzi Legnica, zatem będzie aut dla gospodarzy. Radomiak strzelił 15 z 21 bramek w tym sezonie Ekstraklasy w drugich połowach, zatem spodziewamy się, że i dzisiaj
Radomianie pokażą nieco lepsze oblicze po zmianie stron, natomiast jeśli chodzi o Miedź Legnica, to jest zupełnie odwrotnie. Z 18 bramek, które Beniaminek Ekstraklasy zdobył w tym sezonie, 13 zdobył w pierwszej części spotkania, zaledwie 5 po zmianie stron, zatem tutaj mam nieco gorsze informacje dla fanów gospodarzy, ale niemniej jednak wierzymy, że dzisiaj zobaczymy kilka goli z obu stron. Na razie jednak widnieją 2-0 po stronie i Miedzi, i Radomiaka. Lewent Gylen. Masuras poszukał Abramowicza, później jednak traci piłkę na rzecz Donisa. Rozpędza się Grek, zagranie fałszem do Roberto Alvesa. Niedokładne, ale jednak futbolówka szczęśliwie trafia z powrotem pod nogi Donisa. Ramos. Damian Jakubik. Lisandro Semedo, dośrodkowanie. Mieliśmy lekki bałagan w polu karnym. Miedzi Legnica wybija futbolówkę. Ostatecznie Karolina, jeszcze jest centra Sestora i strzał głową Leonardo Rossi. Kolejna próba piłkarza Radomiaka w tym meczu, ale tym razem wyraźnie nieudany, niecelny strzał 25-latka. Zatem w tych pierwszych 5 minutach zobaczyliśmy 2 niecelne strzały. Jeden piłkarza Miedzi, Lewenta Gylena, i jeden piłkarza Radomiaka, Leonardo Rossi. Czekamy na więcej. Też czekamy na więcej, wiedząc, jaką skuteczność w ostatnich meczach rundy jesiennej mieli piłkarze Radomiaka. Oddali w ostatnich meczach 16 strzałów celnych piłkarze Lewandowskiego. 10 z tych strzałów celnych, 10 z tych strzałów celnych to były bramki. Zatem tutaj spodziewamy się również dobrej finalizacji tych akcji w tej drugiej połowie, chociaż na razie na bakier ze skutecznością są dzisiaj gracze w białych koszulkach. Teraz strzał Luisa Machado niecelny, ale był rykoszet, zatem będzie korner dla drużyny gości. Zmierzają do narożnika Roberto Alves oraz Christos Donis. A w polu karnym mamy Abramowicza, Sestora, Rossiego, zatem tutaj jest przewaga wzrostu po stronie Radomiaka. Jest centra Alvesa, walczy Rafael Rossi, wybijają piłkę gracze Miedzi Legnica. Jest szansa na kontrę, rozpędza się Narcing. Piłka po prawej stronie boiska, jednak Holender się pogubił. Piłka została stracona, szansa na kontrę, Abramowicz. Abramowicz jednak tutaj nie napędzi tej akcji Dawid Abramowicz, ponieważ przystopował go nawet nie piłkarz Miedzi Legnica, a sędzia Sebastian Krasny zauważył, że zwija się z bólu Hubert Matynia, trzyma się za lewy bark, lewy wahadłowy gospodarzy. Patrzymy na powtórkę, co dokładnie stało się w polu karnym kilkadziesiąt sekund temu. No, zderzenie Rossiego z Matynią, odczuł to starcie na swoim lewym barku właśnie 27-letni defensor. Potrzebna jest chwila przerwy. Ale wydaje się, że nie będzie trzeba zapraszać sztabu medycznego gospodarzy na boisko, żeby udzielił pomocy Hubertowi Matyni, bo ten o własnych siłach wstał i za chwilę będzie kontynuować ten mecz. Abramowicz. Oczywiście piłka została przyznana Radomiakowi. Radom. Teraz to podopieczni Lewandowskiego konstruują atak pozycyjny na połowie Miedzi Legnica. Abramowicz po raz kolejny przy piłce walczył o futbolówkę z Masurasem. Ten pojedynek Polak wygrał. Machado. Przerzut na prawą stronę. Jakubik, Rosza. Zagranie na jeden kontakt do Lisandro Semedo. Jakubik. Obok niego jest trzech przeciwników, musi piłkę wycofać do Rossiego, jest centra, walczy tam Abramowicz, jest kolejny strzał Dawida Abramowicza, jest kolejny celny strzał Radomiaka, ale tutaj brat Dawida, Mateusz, nie miał po raz kolejny zbyt dużych problemów z udaną interwencją. No, te strzały lecą wprost w Abramowicza, to trzeba też sobie to powiedzieć. Tymczasem jest szansa na kontrę dla Miedzi, Koldo Obieta jest w polu karnym, Koldo Obieta strzela! Uderzenie zza zasłony, miał lekkie problemy Gabriel Kobylak, ale ostatecznie złapał tę piłkę. Uderzenie między nogami Dawida Abramowicza, hiszpańskiego skrzydłowego. Ale po raz kolejny brakuje mocy w tych strzałach zawodników
obu drużyn. Tutaj te strzały lecą głównie po ziemi, jakby piłkarze bali się uderzyć mocniej, tak pod poprzeczkę, tak żeby bramkarze mieli nieco większe problemy z tym, by piłkę obronić, by ten strzał obronić właśnie i żeby musieli się bardziej napracować. Na razie jednak to jest dosyć spokojne popołudnie dla Abramowicza i jeszcze bardziej spokojne dla Kobylaka, bo dla wypożyczonego z Legii bramkarza to była pierwsza interwencja w tym meczu, a mamy 54. minutę. Dominguez. Matynia. Zagranie prostopadłe do Narsinga. Narsing, obok niego już się pojawia Jakubik. Wycofanie do Czuki. Maxim Dominguez. Jeszcze raz Luciano Narsing. Maxim Dominguez. Ponownie Narsing. Narsing starał się oszukać Jakubika, ale jednak tutaj mimo 19 występów w reprezentacji Holandii, mimo tego świetnego CV, jakie ma Luciano Narsing, to jednak papier nie gra i w tym przypadku Damian Jakubik bez większych problemów poradził sobie z Narsingiem, mimo że Jakubik w tym sezonie gra niewiele, bo to jest dopiero czwarty występ tego zawodnika w tym sezonie. Wcześniej grał głównie na jego pozycji Mateusz Grzybek, ale że ten odszedł do Zagłębia Lubin, no to zrobiła się mała wyrwa, którą właśnie łata w tym momencie Jakubik. Abramowicz. Donis. Cestor. Francisco Ramos. Jakub Owczarek pyta, komu kibicujesz? Klasycznie, jak to ma miejsce w przypadku meczów ekstraklasy, nie kibicuję nikomu. Tylko chcę, żeby był dobry mecz, pełny piłkarskich wrażeń. Uwaga teraz, dośrodkowanie Koldy Obiety. Zawahał się Gabriel Kobylak, czy wyjść do tej piłki zacentrowanej przez hiszpańskiego zawodnika Miedzi Legnica. Ostatecznie pozostał na piątym metrze, musiał wybijać piłkę poza boisko Damian Jakubik. Będzie rzut rożny dla Miedzi Legnica. Hubert Matynia będzie tym, który za chwilę zacentruję piłkę w pole karne Radomiaka Radom. Ale wracając do pytania Jakuba, nikomu nie kibicuję. Chcę, żeby tutaj było dużo bramek, żeby dużo się działo. A tymczasem jest centra Matyni, walczy po powietrzu, nie w ulicy. Jeszcze jest Gylen! Strzał Szwajcara przeleciał jednak nad poprzeczką bramki Kobylaka. Tam jeszcze chyba faulowany był przez Niewulisa Christos Donis. Patrzymy na powtórkę. Walczył w powietrzu były obrońca Rakowa z greckim pomocnikiem i tutaj oparł się wyraźnie zawodnik Miedzi Legnica na swoim przeciwniku. Zatem tutaj sprawne oko arbitra, który dostrzegł to naruszenie przepisów. Na jakim kanale oglądasz mecz? Na Kanal Plus Family. Ale też można oglądać na Kanal Plus Sport 3, na Kanal Plus Sport 3, bo na tych kanałach również leci ten mecz. Tymczasem teraz kapitalne podanie prostopadłe do Narsinga. Rusza Holender. Obok niego jest Jakubik. Narsing jest polu karnym. Narsing, dośrodkowanie. Zamyka akcję Obieta i słupek. Ratuje teraz Radomiaka przed utratą bramki. Ależ bliski szczęścia był teraz Koldo Obieta. Świetne zagranie z głębi pola. Chyba Maxima Domingueza. Za chwilę to przeanalizujemy. Dobre dośrodkowanie też Luciano Narsinga, tak jest, to Maxim Dominguez zagrał świetną prostopadłą piłkę do holenderskiego skrzydłowego Miedzi Legnica, a ten dośrodkował idealnie na pole karne. Strzał oddał Koldo Obieta, ale piłka odbija się jedynie od lewego słupka bramki Gabriela Kobylaka. Spóźnionym względem napastnika Miedzi był Dawid Abramowicz, który też może mówić o sporym szczęściu, że Miedź dalej remisuje 0 do 0. Tymczasem już Radomiak, Rosza, Donis, raz jeszcze Rosza. No ta akcja się kompletnie nie układała Radomiakowi. Każde kolejne podanie było gorsze, bardziej niechlujne. Takie, do którego zawodnik Radomiaka musiał dobiegać. Musiał starać się, by tę piłkę utrzymać. No i ostatecznie tę futbolówkę gracze Mariusza Lewandowskiego zgubili. Chociaż teraz faulowany przez przeciwnika był Leonardo Rosza. Tym, który przewinił, był Andrzej Niewulis. Zatem będziemy mieli kolejny rzut wolny w tym meczu, tym razem dla drużyny gości. Kacpiraki pyta, czy życzę Ci jutro dobrego meczu? Życzę Ci jutro dobrego meczu, Kacpiraki.
A tymczasem widzę, że mamy 4499 subskrypcji, zatem tylko jednej, brakuje do 4500. Zapraszam gorąco do subskrybowania kanału, by osiągnąć pełną liczbę, taką okrągłą. Byłoby mi naprawdę ciepło na serduszku, gdybyście dobili dzisiaj do 4500 subskrypcji. Brakuje, przypomnę, tylko jednego suba. A tymczasem w natarciu mieć Legnica, bo ten rzut wolny Radomiak rozegrał dramatycznie. Nawet nie podnosiłem głosu, ba, nawet nie opisywałem tej akcji, ponieważ to zagranie Roberto Aldesza w pole karne było bardzo, bardzo nieudane. Zdecydowanie za mocne, poza zasięgiem każdego zawodnika będącego aktualnie w polu karnym. Tymczasem Leonardo Rocha, świetne podanie do Machado. Luis Machado strzela, zablokowane to uderzenie przez Masurasa. Tutaj protestują zawodnicy Radomiaka, że to był faul Greka, natomiast sędzia Sebastian Krasny na razie nie ma żadnej, nie ma zdania na ten temat, może inaczej, nie myśli nawet o pokazaniu na 11 metr. Tymczasem już akcja miedzi Legnica, Czuka był z lewej strony boiska, chciał dośrodkować, ale zeszła piłka Hiszpanowi, będzie out dla Miedzi. Ta sytuacja była sprawdzana przez Damiana Kosa i Pawła Sokolnickiego, ale oni też mają takie same zdanie jak sędzia Krasny, czyli faulu nie było. Tymczasem dośrodkowanie Masurasa na pole karne, walczył w powietrzu Hubert Matynia i będzie out dla drużyny gości. Za chwilę przeanalizujemy sobie tę powtórkę tej akcji. Świetne podanie Leonardo Rocha do wbiegającego w wolną strefę Luisa Machado. Ale źle zabrał się z tą piłką Portugalczyk. Kapitalny też ścisk Greka, który może nie tyle był idealnie w piłkę, ale też chociaż im dłużej patrzę na tę powtórkę tej akcji, to tym większe mam wątpliwości, czy faktycznie tutaj powinien być rzut karny dla Radomiaka. No zaczynam mieć wątpliwości, czy sędzia Krasny faktycznie podjął dobrą decyzję. No jeśli ta sytuacja miała miejsce w polu karnym, no to dla mnie jednak chyba mimo wszystko jedenastka, bo Masuras w piłkę nie trafił. Ale jeżeli to wszystko miało miejsce poza polem karnym, no to VAR nie mógł wkroczyć do tej akcji, zatem tutaj chyba mimo wszystko błąd sędziego Krasnego, chociaż z daleka faktycznie można było odnieść wrażenie, że ta interwencja Masurasa była czysta. Tymczasem będzie rzut rożny dla Miedzi Legnica, po tym jak wybił piłkę poza boisko Rafael Rossi, Hubert Matynia, będzie dośrodkowanie na pole karne. Angelo Enriquez walczył o tę piłkę z Dawidem Abramowiczem. Będzie out dla Radomiaka? Nie. Będzie rzut wolny po tym faulu Janisa Masuraza. W międzyczasie mieliśmy zmianę w zespole Mariusza Lewandowskiego. Boisko opuścił Christos Donis, a w jego miejsce pojawił się numer 80, czyli nowy nabytek Radomiaka Radom, zatem Alberto Kojarga. A tutaj jeszcze żółta kartka dla Angelo Enriqueza za faul na Dawidzie Abramowiczu. Szósta w tym sezonie pokazana napastnikowi Miedzi Legnica. Patrzymy na powtórkę. Ewidentnie skrobnięty został w tej sytuacji lewy obrońca Radomiaka. Tutaj atak na Achillesy, żółta kartka jak najbardziej zrozumiała. Kacpiraki pisze, że masz przezwisko Kapa. No to spoko. Ja mam przezwisko Piętaszek i jakoś się ten zbytnio nie chwalę. Tymczasem już rusza prawą stroną Koldo Obieta. Zagranie do Maxima Domingueza. Ten był faulowany przez Roberto Alvesa. Będzie kolejny rzut wolny. Okolice 40 metra. Zatem szykuje się raczej kolejne dośrodkowanie na pole karne Gabriela Kobylaka. Tutaj realizator w tym momencie pokazuje nam statystykę strzałów. 11 do 7 dla Miedzi. 7 do 4. Przepraszam, 11 do 7 w strzałach dla Miedzi. 4 do 1 w strzałach celnych dla Radomiaka. Tutaj ta celność uderzeń podopiecznych Grzegorza Mokrego jest naprawdę na niskim poziomie. Dośrodkowanie Czuki na pole karne za niskie. Wybija futbolówkę Rafael Rossi. Jest szansa na kontrę. Rusza prawą stroną Lisandro Semedo. Zostawia futbolówkę Jakubikowi. Od razu daleko wyekspediował tę futbolówkę prawy obrońca, ale
Nie dojdzie do niej napastnik Radomiaka Rocha, chociaż teraz błąd Abramowicza. Luis Machado. Co zrobił teraz Luis Machado? Miał możliwość podania prostopadłego do Leonardo Rocha. Mógł podać do Roberto Alvesa, a podał wprost do Jurisia Karoliny. Z prawej strony boiska nie było nikogo, żadnego z zawodników Radomiaka Radom. Kuriozalna decyzja Luisa Machado, ale to zostawmy, bo teraz już atakuje Miedź. Masura, dośrodkowanie. Znowu minął się z piłką Kobylak. Znowu musiał wybijać futbolówkę na rzut rożny Damian Jakubik. A ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że udało się osiągnąć próg 4500 subskrypcji. W tym momencie nawet 4506 subskrypcji, zatem bardzo gorąco dziękuję. No i teraz celujemy w 4550. A tymczasem czwarty rzut rożny dla gospodarzy. Hubert Matynia. Kolejna centra Polaka na pole karne. Walczy Niewulis. Jeszcze był tam ustawiony całkiem nieźle w polu karnym Radomiaka Lewent Gylen, ale strzału nie było. Jeszcze raz Matynia. Matynia traci piłkę na rzutce Meadow. Utrzymał się jednak przy futbolówce. Matynia zbiera futbolówkę jeszcze Angelo Enriquez i jest faul. Huberta Matyni na Francisco Ramosie. Nie, to był Damian Jakubik. To on teraz cierpi po tym przewinieniu Huberta Matyni. Żółta kartka dla lewego obrońcy Miedzi Legnica. Za to przewinienie patrzymy na powtórkę. No tutaj ostro potraktowany Damian Jakubik. Tutaj Matynia był spóźniony względem prawego obrońcy Radomiaka i nie dziwię się, że sięgnął do kieszonki sędzia Sebastian Krasny po raz czwarty już dzisiaj w tym spotkaniu. Piąta żółta kartka w sezonie dla Huberta Matyni. Typer 1 pyta, jakie jeszcze ligi komentujesz, czy tylko polską? Komentuję także mecze FC Barcelony, ponieważ tam gra Lewandowski, zatem to na pewno interesuje wielu Polaków. No i też komentuję mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy, a także mecze Wisły Kraków, Fortuna pierwszej lidze, bo prywatnie jestem fanem Wisły Kraków, a też wiem, że wielu kibiców szuka jakichś relacji z pierwszej ligi, zatem wychodzę im naprzeciw i także komentuję mecze Białej Gwiazdy na drugim poziomie rozgrywkowym, ale głównie koncentruję się na Ekstraklasie, a w następnym sezonie dojdą na pewno kolejne ligi, a tymczasem jest szansa na kontrę dla Miedzi Legnica, ale to podanie Matyni do Enriqueza było niedokładne. Zbiera futbolówkę Rossi, ruszamy pod drugą bramkę. Z prawej strony boiska jest Grzybek, Ramos, Alves, Abramowicz. Maxi Phil Memes pyta, pyta, powiesz, gdzie oglądasz ten mecz? Na Canal Plus Family, ale ten mecz również jest na Canal Plus Sport, a także Canal Plus Sport 3, więc tam można oglądać spotkanie Miedzi z Radomiakiem z obrazem, bo tutaj jedynie relacja głosowa, ponieważ nie mamy praw autorskich do pokazywania obrazów z meczów PKO BP Ekstraklasy i zresztą innych rozgrywek niestety, bo gdybyśmy mieli prawa autorskie, no to pokazywalibyśmy, ale niestety takich możliwości nie mamy. Machado, Testor, Alves, oj, 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 kolejne ostre przewinienie, teraz ostre wejście w nogi Roberto Alvesa, Enriqueza, on ma żółtą kartkę, więc musi uważać. Od razu został otoczony sędzia Sebastian Krasny przez piłkarzy Radomiaka, którzy domagają się, żeby Angelo Enriquez obejrzał drugą żółtą kartkę. Ale w tym przypadku chyba jeszcze oszczędzi kapitana Miedzi sędzia z Krakowa. A tymczasem szykuje się do wejścia na boisko Kamil Drygas. Zawodnik, który został pozyskany z Pogoni Szczecin. Legenda klubu z województwa zachodniopomorskiego. Będzie jednak Drygas kontynuować swoją karierę. W przedostatnim zespole Ekstraklasy teraz Luis Machado. Ruletka. Ładnie, efektownie to wyglądało. Później jednak został zatrzymany Portugalczyk nieprzepisowo przez Masurasa. Wślizgiem będzie rzut wolny dla Radomiaka. Piłka będzie ustawiona w okolicach narożnika boiska. Zatem to jest taki rzut rożny dla drużyny Mariusza Lewandowskiego. Michał Klimek pisze, że ma ogromną nadzieję na wygraną w konkursie na 4550 subskrypcji. Do tego jeszcze daleka droga, chociaż już coraz bliżej. Zbliżamy się wielkimi krokami do tej liczby. Jeśli chcecie jeszcze
wesprzeć nasz kanał subskrypcją, no to zachęcam. Czerwony przycisk poniżej, chociaż po aktualizacji ten przycisk zmienił swój kolor, ale to jest nieistotne. Tam widnieje przycisk subskrybuj, więc należy w niego kliknąć, jeśli chcecie wesprzeć naszą twórczość. Tymczasem rzut wolny dla Radomiaka, dośrodkowanie Macza do na pole karne, strzał głową prowadzonego z ławki rezerwowych Alberto Kojargi, ale jednak to uderzenie było niecelne i od własnej bramki grę wznowi Abramowicz, a w międzyczasie mieliśmy zmianę w miedzi, strzec boiska Czuka, a na boisku zameldował się nam właśnie Kamil Drygas, numer 14. Teraz realizator pokazuje nam jeszcze statystykę fauli. Tutaj nie oszczędzają się zawodnicy obu drużyn. O tym za chwilę, bo jest strzał zza pola karnego Roberto Alvesa. Zablokowany przez, uwaga, Leonardo Rosze. Tak jest. Piłkarz Radomiaka blokuje strzał swojego klubowego kolegi. Tutaj Ekstraklasa nas nie zaskakuje, ale mówiąc już poważnie, dużo miejsca miał Roberto Alves na oddanie precyzyjniejszego strzału. No i też to uderzenie nie leciało z zawrotną prędkością. To był taki kapecz, z którym pewnie Abramowicz nie miałby zbyt dużych problemów. Pytanie tylko też, czy ten strzał w ogóle leciał w światło bramki. A wracając jeszcze do liczby fauli w wykonaniu zawodników obu drużyn. 13 po stronie Miedzi, 10 po stronie Radomiaka. No tutaj dużo pracy ma niestety Sebastian Krasny, dużo przewinień oglądaliśmy dzisiaj w tym pierwszym meczu 18 kolejki PKO BP Ekstraklasy. No i mamy faul numer 24, a tutaj po raz kolejny w roli głównej Angelo Enriquez. Pytanie, czy to jest faul, który sędzia Krasny wymierzy na żółtą kartkę. Numer 2 w tym meczu dla kapitana gospodarzy. Po raz kolejny protestują zawodnicy Radomiaka. Po raz kolejny niewzruszony pozostaje sędzia Sebastian Krasny. Ale to już jest, myślę, ostatnie ostrzeżenie dla Angelo Enriqueza. I nie zdziwię się, jak Olaf Kobacki, który przygotowuje się do wejścia na boisko, za chwilę zmieni Enriqueza, bo zaraz może to się wszystko skończyć z czerwoną kartką dla kapitana Miedzi, jeżeli tutaj pozostanie na boisku piłkarz oznaczony numerem 7. Wracając do pytań, Maxi Film Memes pyta, czy można gdzieś obejrzeć ten mecz za darmo? Można słuchać relacji na kanale Żyjemy Futbolem za darmo, zatem to jest na pewno dobra opcja. Tak w ogóle to za kim jestem? Jestem obiektywny tutaj, nie wspieram żadnego klubu w Ekstraklasie, zatem tutaj ode mnie 100% obiektywizmu. A tymczasem akcja Radomiaka, Rosza. Podanie na lewą flankę do Luisa Machado, ten ma troszkę więcej miejsca niż zwykle. Machado dośrodkowanie, wychodzi z bramki Abramowicz, to była dobra decyzja, pewny chwyt golkipera Miedzi. Masuras. Koldo Obieta, niedokładne to podanie do Enriqueza, prosta strata Miedzi. Teraz realizator pokazuje nam statystykę posiadania piłki. No, na początku, po 20 minutach, mieliśmy wyraźną przewagę Legniczan, 63-37%. Teraz na 71 minucie to wszystko nam się wyrównało. 52% po stronie Miedzi, 48% po stronie Radomiaka. Tutaj jest naprawdę wynik remisowy pod tym względem, a tymczasem będziemy mieli zmiany w Miedzi Legnica. Opuszczają boisko Luciano Narsing oraz właśnie Angelo Enriquez, czyli jednak trener Grzegorz Mokry w obawie przed utratą zawodnika, przed szóstą czerwoną kartką w tym sezonie przyznaną zawodnikowi Miedzi, wprowadza dwóch zmienników, Olafa Kobackiego numer 79 oraz Kamila Zapolnika, który ma numer 18. I też Kamil Zapolnik jest w tym momencie kapitanem Miedzi Legnica, w momencie, kiedy właśnie Angelo Enriquez opuścił murawę. Typer 1 Pyszka pyta, czy Lecha też będzie można u nas śledzić? W tej kolejce nie, ponieważ mecz będzie transmitowany na YouTubie, kanal Plus Sport, zatem będzie i obraz, i komentarz, więc tutaj nie mamy absolutnie konkurencji z obrazem, który jest również na YouTubie. Natomiast Lecha będzie można śledzić u nas 1 lutego, bo wtedy Lech zagra w Legnicy z Miedzią. To będzie też następne spotkanie Beniaminka Ekstraklasy Radomiak. Następne spotkanie zagra za tydzień, rywalem będzie Mielecka Stal. Koldo Obieta. Podanie prostopadłe do
Masuras na Masuras starł się z Mike'iem Sestorem, ale tutaj reprezentant Demokratycznej Republiki Konga z obywatelstwem francuskim wyrasta nam na jednego z najlepszych piłkarzy w tym meczu. Naprawdę bardzo pewnie wygląda w obronie Mike Sestor wraz z Rafaelem Rossim. A tymczasem daleki wyrzut z autu Masurasa zbiera piłkę Kobacki. Dominguez. Drygas. Już jest lewa strona boiska uaktywniona. Hubert Matynia, Jurij Karolina, Maxim Dominguez, Kamil Drygas, odegranie do Domingueza. Raz jeszcze Drygas. I cały czas mieć. Utrzymuje się przy piłce na połowie Radomiaka. Matynia. Zapolnik nie sięgnie tej piłki. Kamil Zapolnik znowu świetnie ustawiony w obronie był Mike Sesto. Może butów zawiązać nie umie, ale jednak w defensywie dzisiaj czyści dosłownie wszystko. Piłkarz oznaczony numerem 92. Kol do Obieta, zagranie na prawą stronę, już jest Masuras. Masuras wchodzi w pole karne, Zapolnik, ależ to wszystko zepsuł. Kamil Zapolnik doskonałe podanie otrzymał od swojego greckiego kolegi, kapitan Miedzi Legnica, ale złożył się beznadziejnie do tego uderzenia. Kamil Zapolnik, popatrzmy raz jeszcze, no tutaj pochwaliłem Majka Sestora, to teraz został oszukany jak dziecko przez Giannisa Masurasa. Świetne podanie byłego obrońcy Olympiakosu do Zapolnika. No on miał piłkę na 10 metrze przed bramką Gabriela Kobylaka, uderzył 20 metrów nad bramką. No bardzo olbrzymie wręcz pudło Kamila Zapolnika. Oczywiście uderzał z pierwszej piłki. Ta piłka mogła mu skoczyć, no ale jednak od piłkarza tej klasy oczekujemy mimo wszystko zdecydowanie lepszego strzału. Też Rafał Rossi zgubił krycie tutaj. Zawiedli w tej konkretnej akcji defensorzy Radomiaka Radom, tak samo jak zawiódł teraz w tej akcji Kamil Drygas, który chciał zrobić taką ruletkę w stylu Zidana, a po prostu stracił piłkę, były pomocnik Pogoni Szczecin. Ostatnie 15 minut tego spotkania, 0 do 0 cały czas w Legnicy, ale teraz błąd Drygasa, rusza lewą stroną Abramowicz, ale jednak źle zabrał się z tą piłką. Lewy obrońca Radomiaka uratował całą sytuację Lewent Gylen, który nabił jeszcze Abramowicza i dzięki temu piłkę ma mieć. A teraz realizator pokazuje nam statystykę, ilu widzów dzisiaj przyszło na ten pierwszy mecz w roku 2023 w Ekstraklasie. 3831 śmiałków znalazło się, by oglądać to spotkanie z wysokości trybun. Całkiem niezły wynik. Zważywszy na to, że cały czas śnieży, że temperatura waha się w okolicach minus 1 do 0 stopni Celsjusza. No i też ten poziom dzisiejszego meczu nie jest najwyższy. Nazwy drużyny nie zachęcają do tego, by tłumnie przychodzić na stadion, a jednak aż prawie 4000 osób dzisiaj zjawiło się na obiekcie w Legnicy, w tym kilkaset osób z Radomia. Jakubik. Ramos. Prosta strata piłki, teraz Lisandro Semedo, chociaż zbiera futbolówkę jeszcze Roberto Alves, Alberto Koyarga. Niewidoczny dzisiaj jest piłkarz oznaczony numerem 80, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Abramowicz, prosta strata Abramowicza, przechwyt Zapolnika, szansa na kontrę, rusza Kobacki. Rozrzucenie tej piłki na prawą flankę do Masurasa. Po raz kolejny świetny dribbling Greka, chociaż teraz akurat po oszukaniu Majka Cestora nadział się na nogę Francisco Ramosa. O faulu mowy być nie może. Ruszamy pod drugą bramkę. Oj, teraz ostre przewinienie Huberta Matyni. Tutaj nie zdziwię się, jak sędzia sięgnie do kieszonki, by pokazać Matyni drugą żółtą kartkę, ale po raz kolejny oszczędza piłkarzy Miedzi Sebastian Krasny. A faulowany był Kajarga. Patrzymy na powtórkę tutaj. No, może przesadziłem z tą drugą żółtą kartką, bo jednak ta piłka
ugrzązła gdzieś między nogami kajargi i Matyni, więc to jest jakaś okoliczność łagodząca, ale musi uważać Hubert Matynia, tak samo jak uważać musi teraz Masuras, by nie faulować przeciwnika w bocznej strefie boiska. Ostatecznie nie faulował Luisa Machado, ten dośrodkował, ale złapał piłkę bezproblemowo Mateusz Abramowicz. Daleki wykop golkipera Miedzi, Hubert Matynia, kick z lewego obrońcy gospodarzy, ale piłka cały czas jest po stronie Beniaminka, chociaż teraz traci ją Kobacki. Semedo. Lisandro Semedo, zagranie do Kajargi, Kajarga, dośrodkowanie Machado! No i po raz kolejny blokuje strzał kolegi z drużyny Leonardo Rocha. On jest niepodrabialny, tego zawodnika ja już sobie dobrze zapamiętam, bo to jest dwumetrowe w tym momencie, nie boję się użyć tego stwierdzenia, drewno. No niesamowity jest w tym momencie Leonardo Rocha. Najpierw zablokował strzał Roberto Alvesa, teraz zablokował strzał Luisa Machado, no a poza tym jest nawet gorszy niż drewno, bo drewno daje tlen, przepraszam, a Leandro Rocha ten tlen zabiera. Dzisiaj kompletnie niewidoczny, bezużyteczny jest dla zespołu Radomiaka Leonardo Rocha. Im więcej takich występów będzie ze strony 25-latka, no to tym bardziej tęsknić za nim będą kibice, przepraszam, tym bardziej za Mauridesem będą tęsknić kibice Radomiaka, a nawet za Michałem Feliksem. Naprawdę dramatycznie dzisiaj wygląda Leonardo Rocha i dziwię się, że ten zawodnik strzelił 12 bramek, zanotował 4 asysty w drugiej lidze belgijskiej, ale może pierwsze śliwki roba szybki dla tego piłkarza, może później będzie lepiej. Nie oceniajmy też mimo wszystko i zawodników, którzy dopiero co przyszli do Ekstraklasy po jednym meczu, ale jednak Leonardo Rocha sprawia dzisiaj bardzo złe wrażenie. Tymczasem rzut wolny dla Radomiaka. Abramowicz, dośrodkowanie, wybijają piłkę gracze Miedzi. Jeszcze jest Rossi, zobaczmy, walczył w powietrzu z przeciwnikiem Leonardo Rocha właśnie, ale faulował Andrzeja Niewulisa, zatem będzie rzut wolny dla Miedzi. Też widzę, proszę Państwa, że mamy 48 łapek w górę w tym momencie, zatem brakuje tylko 2 lajków do 50. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, by zostawić te 2 łapki w górę jeszcze, by dobić do tych 50 łapek, bo osiągnęlibyśmy dzisiaj 2 okrągłe liczby. 4500 subskrypcji, a także 50 łapek w górę, więc jeszcze raz zachęcam do łapkowania. A tymczasem mamy zmianę w Radomiaku. Opuścił boisko już Lisandro Semedo. Przeciętny występ tego zawodnika. I to tak delikatnie mówiąc, a w jego miejsce zameldował się już Daniel Pik, numer 11. Dalekie wybicie teraz Abramowicza, zbiera piłkę już z prawej strony boiska Kamil Zapolnik, ale tę futbolówkę kapitan Miedzi traci. Abramowicz, była nakładka, ale sędzia chyba tego nie zauważył. Gra jest kontynuowana, Drygas. Wycofanie do Mateusza Abramowicza. Proszę Państwa, to jest magia YouTube'a. Prosiłem tylko o 2 łapki w górę, otrzymałem 6. Już jest 54, są 54 polubienia, zatem bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie tego kanału. Kobacki, podanie prostopadłe do Huberta Matyni, niedokładne. Zbiera piłkę Damian Jakubik, daleki wykop prawego obrońcy Radomiaka, ale niezbyt dokładny. Teraz ta futbolówka ląduje pod nogami Kamila Drygasa, później pod nogami Olafa Kobackiego, poturbowanego teraz przez Roberto Alvesa. Rzut wolny dla Miedzi. 82 minuta. Hubert Matynia po raz kolejny ustawia piłkę. To jest etatowy wykonawca stałych fragmentów gry w Miedzi. W tym sezonie 3 asysty, w 12 meczach 27-latka, ale jeszcze bez gola. Może teraz dołoży jakąś kolejną asystę Hubert Matynia, nie tym razem. Zbiera piłkę Leonardo Rocha, no dzisiaj zdecydowanie więcej pożytku z jego gry ma Radomiak, jeśli chodzi o aspekty defensywne niż ofensywne, a mówimy jednak o napastniku, zatem tutaj z jednej strony plusik za to, że angażuje się w grę obronną, ale minusik za to, jak wygląda na razie w akcjach ofensywnych Leonardo Rocha. Drygas. Koldo Obieta, podanie prostopadłe do Masurasa. Utrzymał piłkę w boisku Giannis Masuras.
ale jednak faulował przy tym Mike'a Sestora. Będzie rzut wolny dla gości. Już tak ciężko porusza się na nogach Mike Sestor. Wydaje mi się, że niewykluczone jest to, że zobaczymy niedługo zmianę w drużynie Radomiaka i Mike Sestor opuści boisko. Zobaczymy, czy będzie w stanie wytrzymać 90 minut 30-letni reprezentant Demokratycznej Republiki Konga. Ale z drugiej strony Radomiak przygotowywał się do tej rundy wiosennej w Belek w Delfin Imperial, czyli hotelu, który jest jednym z najdroższych spośród tych, które są dostępne w Turcji. Zatem jednak to przygotowanie fizyczne powinno być na bardzo wysokim poziomie, skoro na takie luksusy pozwoliła sobie drużyna Radomiaka. Na razie jednak tego aż w takim stopniu nie widać, chociaż z drugiej strony tutaj kontuzji mięśniowych jeszcze nie mieliśmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych minutach. Mamy 84. minutę w tym momencie w pierwszym meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem rusza lewą stroną Kobacki. To jest zawodnik, który nie boi się wchodzić w driblingi, ale tym razem ten pojedynek 1 na 1 z Damianem Jakubikiem mu nie wyszedł. Rzut wolny jeszcze dla Radomiaka, bo potem Kobacki faulował swojego przeciwnika. No i też mijają kolejne minuty tego spotkania i zdaje mi się, że Radomiak gra troszkę nie tyle na remis, co po prostu Radomiakowi odpowiada ten jeden punkcik. Gabriel Kobylak nie spieszy się zbytnio z wybijaniem tej piłki na połowę przeciwnika. Brakuje troszkę takiego dęba w poczynaniach obu drużyn, takiego większego zaangażowania. Jakby obie ekipy były troszkę pogodzone z tym, że tutaj będzie wynik 0 do 0, jakby atakowały bez wiary. Zobaczymy, czy to się zmieni jakoś w kolejnych minutach. Na razie walczy Radomiak. Leonardo Rocha. Leonardo Rocha jest w polu karnym. Wycofanie. Abramowicz. Strzał. A raczej taki centrostrzał, bo ta piłka zeszła lewemu obrońcy Radomiakowi. Ostatecznie wybił piłkę poza pole karne Juriś Karolina, ale cały czas Radomiak. Rossi. Realizator ponownie pokazuje nam statystykę strzału. 12 do 10 dla Miedzi w tych strzałach. Tutaj przewaga Beniaminka, w strzałach celnych jednak Radomiak przeważa, 4 do 1. Mike Sestor, zablokowane to podanie przed Maturata, później jeszcze raz Greg przyblokował 30-letniego stopera Radomiaka, ale cały czas goście przy piłce. Kobylak. Machado. Przyjął piłkę Luis Machado, rozpędza się Portugalczyk, teraz był faulowany przez Kamila Drygasa. To będzie chyba żółta kartka dla byłego pomocnika Miedzi Pogoni Szczecin, przepraszam. Patrzymy na powtórkę, czy jednak oszczędzi Drygasa Sebastian Krasny. No tutaj wydaje mi się, że w wielu sytuacjach mógł pokazać żółtą kartkę Sebastian Krasny, ale jednak tego nie zrobił i w sumie myślę, że z tych wszystkich akcji, sytuacji się wybroni krakowski arbiter. Cały fragment gry dla podopiecznych Mariusza Lewandowskiego. Roberto Alves ustawił piłkę na 25. metrze przed bramką Mateusza Abramowicza. Jest dośrodkowanie Alvesa na pole karne. Walczył Rafael Rossi. Zbiera piłkę jeszcze hiszpański pomocnik Alberto Coyarga, ale nie udało mu się oddać strzału. Jeszcze jest Juriś Karolina. Dalekie wybicie w stronę... No właśnie kogo? To było raczej zagranie na uwolnienie. Piłka nie dociera do żadnego z piłkarzy Miedzi. Jakubik. Kajarga. Teraz jeszcze Jakubik. Daniel Pik. Dośrodkowanie! Luis Machado już się składał do oddania strzału na bramkę Mateusza Abramowicza. W ostatniej chwili wygarnął mu jednak piłkę Juriś Karolina. Ważna interwencja reprezentanta Curacao. Ale cały czas Radomiak. Roberto Alves. Zostawia futbolówkę Mike'owi Sestorowi. Jest Leonardo Rocha. Nie utrzymał się przy piłce Portugalczyk. Został umiejętnie wypchnięty przez Andrzeja Niewulisa. Łapie piłkę Mateusz Abramowicz. 88. minuta. Juriś Karolina. Z
Wspierają się jak mogą. Kibice, znaczy nie tyle wspierają się, co wspierają Miedź Legnica. Jak tylko mogą, fani gospodarzy, żeby tutaj jeszcze wykrzesali z siebie piłkarze 110% i powalczyli o tego gola na wagę 3 punktów. Ale jednak w taki sposób gola się nie da zdobyć. Wie o tym Juriś Karolina, który w prosty sposób traci piłkę. Jakubik, dośrodkowanie, Rosza! Przegrywa pojedynek główkowy z Domingezem. Później jeszcze o futbolówkę walczył Jakubik z Matynią. Ten pojedynek prawy obrońca Radomiaka przegrywa. Szansa na kontrę. Zapolnik. Aut dla Miedzi Legnica. Nie będzie w faulu. Roberto Alvesa, piłka dla Beniaminka Ekstraklasy. Juris Karolina. Daleki wykop reprezentanta Curaçao w stronę zapolnika. Abramowicz. Ryzykowne to podanie do Gabriela Kobylaka. Walczył do końca o tę piłkę Janis Masuras ostatecznie. Ta pada łupem jednak bramkarza drużyny gości. Charles Cole pisze 27 strzałów i tylko 5 celnych. Trash. Charles, pozwolę powiedzieć teraz po angielsku. It's ekstraklasa. It's normal. Że tutaj mamy 27 strzałów i tylko 5 celnych. Tutaj żadnego zaskoczenia nie ma, szczególnie, że dzisiaj gra ze sobą Miedź Legnica z Radomiakiem, czyli drużyny, które przeciętnie sobie radzą. Chociaż teraz popatrzmy, szansa dla Radomiaka, ależ interwencja Mateusza Abramowicza, ależ też strzał Luisa Machado, świetny dribbling, świetny zwód Portugalczyka. Popatrzmy na to wszystko jeszcze raz. Świetne, dalekie podanie Majka Sestora w pole karne do Luisa Machado. Oszukał Portugalczyk Lewenta Glena, oddał strzał na dalszy słupek, ale świetnie interweniował tutaj Mateusz Abramowicz i zbił tę piłkę poza boisko. Ale jeszcze jest rzut rożny dla Radomiaka. 90. minuta na zegarze. Czy Radomiak zada ten decydujący cios? Roberto Alves, jest dośrodkowanie na pole karne, walczy Mike Sestor, wybija piłkę Andrzej Niewulis, jeszcze zbierają z prawej strony ponownie Roberto Alves. Roberto Alves był faulowany, ale gra jest kontynuowana. Ramos, dośrodkowanie, wybita ta piłka, jeszcze jest Machado, znowu blok i jest szansa na kontrę. Rusza prawą flanką Giannis Masuras, niezmordowany jest Grek, ucieka teraz Masuras, Machado, cały czas Masuras, jest w polu karnym, strzał Greka, broni Kobylak. No, rozkręciło nam się to spotkanie w ostatnich minutach. Teraz jeszcze faulowany był bramkarz Radomiaka przed Kamila Zapolnika, który walczył do końca o tę piłkę. Zbija się teraz jeszcze z bólu Kamil Zapolnik. Niepotrzebne wejście kapitana Miedzi w Gabriela Kobylaka. No tutaj też niepewna interwencja w ogóle bramkarza Radomiaka. Wypluł piłkę przed siebie. No, gdyby tam stał jakiś zawodnik Miedzi Legnica, to dobiłby tę piłkę do półpustej bramki, ale na jego szczęście wszyscy zawodnicy Miedzi byli w tyle względem Janisa Masurasa. Tutaj jeszcze jedna zmiana w Miedzi. Kol do Obieta schodzi z boiska, a na murawie zameldował nam się numer 17, czyli ulubieniec użytkownika No, Misia Elkowska, młodzieżowiec. Kolejny w drużynie Miedzi Legnica wchodzi na ostatnie 120 sekund tego spotkania, bo 3 minutki dorzucił nam tylko Sebastian Krasny do tej drugiej połowy, z czego jedna minuta już upłynęła. Tymczasem rusza środkiem boiska Maxim Dominguez, ale prosty błąd techniczny teraz Szwajcara wykorzystał ten błąd Francisco Ramos i przejął tę futbolówkę. Ruszamy pod drugą bramkę. Z lewej strony boiska szeroko ustawiony jest Kajarga, rusza Hiszpan. Zobaczmy, co wykombinuje. Dośrodkowanie na pole karne zablokowane. Będzie aut dla Miedzi. Zdziwiony tą decyzją jest Kajarga. Absolutely pathetic Polish football, pisze Charles Cole. Trudno się z nim nie zgodzić. Nie jest to mecz imponujący. Nie jest to wybitne widowisko, ale jednak widywałem chyba w tym sezonie gorsze paździerze od tego starcia. Szkoda, że na razie nie widzieliśmy ani jednego gola i boję się, że do końca tego meczu może się to nie zmienić, szczególnie, że teraz przy piłce Gabriel Kobyla, który nie spieszy się z wybiciem tej piłki, a mamy już 93. minutę.
Mike Sensor. Roberto Alves. Luis Machado został zablokowany przez Maxima Domingueza. Będzie out dla Radomiaka. Takie jest zdanie sędziego głównego, chociaż piłkarze miedzi pokazują, że powinien być out dla gospodarzy. Jedna z ostatnich akcji w tym meczu. Wrzut z autu na wysokości pola karnego Mateusza Abramowicza. A dośrodkowywać będzie jego brat? Nie, Roberto Alves. Jednak odegranie do Abramowicza. Dośrodkowanie. Wybijają piłkę Legniczanie. Jeszcze walczy Jakubik. Czy był faul? Zdaniem sędziego nie. Jest szansa na kontrę, chociaż zbiera piłkę Ramos. Jeszcze raz Roberto Alves. Walczy Radomiak. O 3 punkty. Roberto Alves. Roberto Alves. Cały czas on. Jeszcze jest Rocha. Strzał. Broni. Mateusz Abramowicz. Ważna interwencja teraz. Bramkarza Miedzi Legnica. Mógł zostać bohaterem Leonardo Rocha, gdyby tylko lepiej przymierzył napastnik Radomiaka, ale też trzeba go usprawiedliwić w tej konkretnej sytuacji, ponieważ pozycja do oddania strzału była trudna. Teraz jeszcze podanie Masurasa i koniec! Koniec tego spotkania. Miedzi i Legnica nie udaje się wygrać po raz pierwszy w historii trzeciego meczu z rzędu w Ekstraklasie, ale po raz trzeci z rzędu Legniczanie zachowują czyste konto i trzeba powiedzieć, że to jest chyba zasłużony remis. Mimo tego, że w expected goals Miedź osiągnęła lepszy wynik 1,61 do 1,01, to tutaj wydaje się, że absolutnie podział punktów jest rezultatem sprawiedliwym. No i niestety na pierwsze bramki w tym roku w Ekstraklasie trzeba poczekać co najmniej do spotkania, które już za około 40 minut, czyli do meczu Stali Mielec z Lechem Poznań. Natomiast Miedź, Radomiak, niestety tutaj goli się nie doczekaliśmy. Trzecie czyste konto Mateusza Abramowicza, trzecie czyste konto także Gabriela Kobylaka. Za chwilę przeanalizujemy sobie statystyki tego spotkania. Tutaj jeszcze szybki rzut oka na tabelę. Miedź utrzymuje się na 17, może nie tyle utrzymuje, co awansowała na 17 miejsce w tabeli, dorobek 13 punktów. Radomiak miejsce 10, cały czas 24 oczka. Następne mecze Miedź Legnica, pierwszy dzień lutego, środa, spotkanie u siebie z Lechem Poznań, mecz zaległy drugiej kolejki. Radomiak następny mecz zagra w niedzielę 5 lutego u siebie ze Stalą Mielec. Na pewno na mecz Miedzi z Lechem bardzo serdecznie zapraszamy na nasz kanał. Nie wiem, czy skomentujemy mecz Radomiaka ze Stalą Mielec. O decyzji poinformujemy Państwa najprawdopodobniej w czwartek 6 lutego. A tymczasem statystyki tego spotkania tutaj, jeśli chodzi o strzały, 13 do 14 na korzyść Radomiaka, 6 do 2 strzałach celnych, też przewaga drużyny gości, posiadanie piłki minimalnie na korzyść Miedzi Legnica, 30 fauli łącznie oglądaliśmy w tym meczu, 17 Miedzi, 13 Radomiaka. Więcej przebiegli także zawodnicy Beniaminka, PKO BP Ekstraklasy o prawie od ponad 2 km, można tak powiedzieć. To tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy inauguracyjny mecz rundy wiosennej sezonu 22-23. Miedź Legnica, Radomiak, Radom 0-0 za wspólnie spędzone 2 godziny z PKO BP Ekstraklasą. Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Pięta, kłaniam się nisko i zapraszam na jutro na godzinę 15, kiedy Warta zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem. Zachęcam do łapkowania tej relacji, jeśli takowa Państwu się podobała. I też zachęcam do wysyłania donate'ów. Jeśli ktoś chce wesprzeć nasz kanał finansowo, może to zrobić właśnie wysyłając donate'a. Bardzo gorąco zachęcam. Drugi link w opisie. A tymczasem jeszcze raz dziękuję i życzę Państwu udanego wieczoru i do usłyszenia.